No siemano, witam was wszystkich moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Judy, a jest to drugi stream z gry Pokémon Violet. No i dzisiaj w końcu dołączymy do Akademii. Siemaneczko, witam wszystkich, którzy przybywają, którzy witają się porządnie na czacie. Siemanko, witam was wszystkich. Moi drodzy, wczoraj był ciekawy stream, powiem tak szczerze, dużo się działo, trwał trochę dłużej, dzisiaj myślę, że postreamujemy sobie standardowo 2 godzinki, natomiast złapałem całkiem sporo Pokémonów, z czego jestem zadowolony. Obecnie przy mnie tutaj jest ta szóstka, mamy też Miraidona, który służy nam za... na razie za nic nam nie służy, bo nawet nie, na nim nie jeździmy. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast słuchajcie, żeby dłużej nie zwlekać, to myślę, że o jakie ładne kombi sobie tutaj chodzą. Zaraz sobie pójdziemy po tych schodkach prosto do Akademii, żeby rozpocząć nasz rok szkolny? No, chyba. A ja się pochwalę, że złapałem dziś Shiny Palmi. O, proszę, ten już zaczął Shiny Hunting. Radar, siemano i dziękuję za wsparcie. Kolejny miesiąc, zniszczator już tutaj leci na 3 lata. Witam wszystkich, słuchajcie, siemaneczko, witamy. Natomiast słuchajcie, przypominam dla tych, co jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Stream w postaci zapisu pojawi się zaraz po jego zakończeniu. Natomiast jeżeli nie lubicie formy streamów, to na moim drugim kanale pokemonowym, czyli Poke Challenge, macie odcinki. Dzisiaj na przykład wleciały 2 odcinki, w których była taka bardziej skondensowana fabuła. Wiecie, wtedy jakby wycięte są rozmowy z czatem, wycięte są donaty, tak żeby po prostu dla takich osób, co chcą oglądać typowo jakby formę odcinkową, co nie? No, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Boże, jak te postaci chodzą po tych schodach, to mi normalnie krew mi się z oczu leje. No ludzie, uwierzcie mi, to jest tak straszne, dziwne uczucie, kiedy wcześniej gram w God of War'a, który chodzi perfekcyjnie, po prostu tak płynnie, a potem widzę takie schodzenie po schodach, a nawet jak chodzą tutaj, to strasznie tnie. Strasznie to wygląda. No i naprawdę będziesz wchodzić specjalnie na górę, żebyśmy znowu obserwowali tą piękną animację? Tak. No nic, słuchajcie. W każdym razie wiecie co i jak. Natomiast w takim razie ruszamy, moi drodzy, ruszamy. O, a tu jeszcze Arin mi dziś wpadł. Drugi shiny w tej grze, Rookie. No nie no, co? To kiedy shiny dla mnie wpadnie? Co tu się dzieje? Arjen, dziękuję, Draco! Może dzisiaj się uda, miłego wieczoru, Draco, dziękuję bardzo. No jest jak najbardziej taka możliwość, bo jak tylko wyjdziemy z Akademii, to myślę, że znowu przyjdzie nam łapać wiele fajnych Pokémonów i oby tak się stało. Dziękuję ci bardzo za wsparcie. Natomiast, moi drodzy, nie czekajmy dłużej, jest już 200 osób na streamie i 200 lajków. To się szanuje, moi drodzy, to się szanuje, dziękuję. Może łyka kawy się, chociaż nie, kawa to jest jeszcze gorąco. Gorąco, prawie się poparzyłem. Dobra, wodę się napiję. Strasznie zaschło mi w gardle i tak się cieszę, że zdążyłem na streama, bo tak na ostatnią chwilę przyjechałem. Ale ważne, że jestem, co tu się dzieje? Wypłata się jeszcze nie skończyła, to proszę mi gierki. Ja pierniczę, ludzie, co wy robicie? Dziękuję bardzo, mi miło. No masakra. Dziękuję, no ale w sumie 19, o to już trzeba, wiecie, to już powoli miesiąc zbliża, to jest już druga połowa miesiąca, to już trzeba uważać. Dużo poksów pojawia się na ekranie, no będę się rozglądał jak najbardziej. O, zniszczator już odebrał Scarlet, no proszę bardzo, dogonił mnie nawet, o proszę. No ja, słuchajcie, no liczę, że dzisiaj też z fabułą pójdziemy daleko do przodu, dlatego nie przedłużając, ruszajmy. Tak więc po schodach wchodzimy do Akademii. Jezu, te schody są strasznie duże. Współczuję ludziom, którzy muszą tutaj, wiecie, chodzić sobie codziennie do szkoły i codziennie wchodzić po tych schodach. Normalnie każdy z nich będzie niczym Rocky. Trening idealny, można wręcz powiedzieć. Ale jak to ładnie wygląda. Ostatnio porównywałem to trochę do Hogwartu i w sumie nawet można by tak uznać. Zobaczcie, ten chłop robił chyba dzień nóg, bo tak jakoś dziwnie idzie. Patrzcie, widzicie? No, on dzisiaj przeszedł wiele razy te schody. Dzień nóg ogarnięty. Jakoś dziwnie chodzi. No dobra. A tu stoimy przed wielkimi drzwiami, które się od razu przed nami otwierają. Okej. Czy będzie się od razu coś działo?
O tak, o proszę, nasza przyjaciółka czeka na nas, Nemonem. Witaj w UWA Akademii. To jest tak, tutaj taki hol główny. A tu pewnie wejścia do dormitoriów, haha. Okej. No i zbanowane są walki w tym miejscu. No w sumie ma to sens. Pewnie by wszystko zostało zniszczone. Ma to sens. O, proszę bardzo, jest pan dyrektor Clavel, pani Chuyudi, pan Nonemono. Tak, jak to dobrze. No dobrze jest, dobrze jest. No co tu dużo mówić? Ja jestem na razie zadowolony. Idzie bardzo fajnie. Naprawdę. Jak najbardziej. Natomiast, no widzicie, Nemona to jest od razu tutaj uznana za taką, wiecie, no, że to jest ktoś, champion ranked student. Ja na razie jestem takim początkującym, ale już ją pokonałem dwa razy, więc w sumie mam się z czego cieszyć. Tak, no i poszukać jej przyjaciół, dobra. Będziemy szukać, o i widzieliśmy też Team Star Kids. No właśnie, ciekawe czy dyrektor coś o nich wie. Gdzie? O, jaki zdziwiony. Przed głównymi drzwiami. O, no właśnie. Czyli oni są znani nawet, słuchajcie, dyrekcji, jak widać. Nie no, dałem radę, powstrzymałem i... Ja pierniczę! Co tu się... Ja, tu jeszcze Kamil, nie no, co się dzieje? Czekajcie, ja muszę zaraz zobaczyć, bo wiem, że pominąłem donate, ale jak są jakieś scenki, to wiecie, żeby potem nie ciąć tego 100 razy na odcinkach, to czasami reaguje z opóźnieniem, ale spokojnie, reaguje. Ja pierniczę, coś długo szło. Masakra, Guga, dziękuję bardzo, Kamil, tu kolejny masz, tu Judy jeszcze, dziękuję. A jeszcze tutaj również donatował wcześniej Norbiaszek, jak tam Dzionek? Shiny Paldian Whooper siadł, gratulacje. Nie no, ja liczę, że jakiś shiny może dzisiaj wpadnie, może będę miał dość szczęścia, musicie się rozglądać razem ze mną. Norbiaszek, dziękuję bardzo, co, no, no i słuchajcie, no, dziękuję, no cel uzupełniony, a jakże. Ale w ogóle, słuchajcie, chcę wam bardzo podziękować tym, którzy odkrywają dopiero mój drugi kanał, bo to jak ten kanał się rozwija w ciągu ostatnich dni, i to jeszcze przed premierą Pokémon Scarlet i Violet, to jest naprawdę coś fajnego. Strasznie widzę, że przypadły wam do gustu filmy w krótkim wymiarze czasowym, czyli te tak zwane shorty. No i ja mam nadzieję, że wiecie, ten kanał główny, nie oszukujmy się, ze względu na to, że nagrywam tutaj to, co lubię, to trochę siadł w miejscu. Natomiast, no, kto wie, może kiedyś tamten dogoni ten obecny. Zobaczymy. Agucha, no, dziękuję bardzo, dziękuję Kamilu, również ogromne dzięki. Wczoraj jaki super chat, dzisiaj drugi raz to samo. Ja pierdolę, dziękuję. Masakra, jest i Basti przybył, siemaneczko. W ogóle czekajcie, no właśnie zobaczę, kto tu jest na czacie, jak i tak już mamy przerwę. To żeby nie było, że Judy nie czyta. O, Kamil się witał, jest i Piki, siemaneczko. Dobrze, że się złożyło, że wczoraj zakończyłeś w tym momencie, a nie szedłeś dalej. O, a co, pewnie będzie dużo, dużo fabuły teraz. Artegon, siemaneczko. Siemano. Zniszczator też mówi, że wszystko będzie długo trwało. Okej, okay. No dobra, no jakby wiecie, no trzeba to przetrwać. Paweł, siemano, Simon, Blue Wolf, Niko, Zuza, Julia, Elżbieta, Dominik, Ravl, siemaneczko. Siemano, Atomik, Skamorsza, witam. No witam wszystkich, którzy przybywają. Wiecie, dzisiaj jest was tak wielu, że ciężko się przywitać z każdym, natomiast bardzo mi miło, że tu jesteście ze mną. Pamiętajcie o prawilnym lajkaczu. Wczoraj dobiliśmy przeszło 1000. No dzisiaj wątpię, żeby się to udało, ale kto wie, może się uda. Więc moi drodzy, lecimy dalej, a ja jeszcze raz dziękuję bardzo za wsparcie tutaj wszystkim. Dziękuję. O, jest i szefu, witam serdecznie. Siemano. Dobrze, moi drodzy. Właśnie muszę uważać z tymi cutscenkami, bo potem mówię wam, obrabianie tych filmów na odcinki jest katorgą. ale idzie dobrze, mam wrażenie. Dzisiaj dwa wleciały, jutro może wlecą trzy, jakby się udało, ale nie zapeszajmy. Zobaczymy, zawsze pierwsze streamy takiej serii najwięcej lajków zbierają. No, przypadek, nie sądzę. Dobra, lećmy dalej, moi drodzy. Tak, będę mógł znaleźć tutaj w Akademii, no spoko. No właśnie, niektórzy tutaj sprawiają problemy, powiadasz. O, dziecko z plecakiem Eevee. No właśnie, to jest chyba nowa uczennica. Penny, nie wiem jak ładnie czytać. Okej, okay, Penny będę czytał. Okej, okay, wydaje mi się, że może być. Czyli to jest kolejna nowa uczennica. I ma zdać raport panu Jackowi odnośnie tego, co Team Star wyprawia.
No dobra. No tak, no i musimy się spieszyć, słuchajcie, no a jakże? Zobaczcie, jestem w klasie 1A. Okej. Spoko. Szkoda, że nie w B. Na przykład w liceum byłem w klasie B, więc byłoby lepiej, gdybym był w B, no ale dobra, okej, niech będzie A. Masakra, naprawdę, my jesteśmy w prawdziwej szkole. Co prawda... Nie, ja, przepraszam, ja zawsze jak widzę, jak ja widzę te ściny podczas animacji, to mnie normalnie nie mogę. Nemona siedzi oczywiście w pierwszej ławce, co mnie jakoś specjalnie dziwić chyba nie powinno. Ale no cóż, witam, witam wszystkich, no witam, witam. O, tak, są jakieś ekscytujące wieści. Ludzie oczywiście tutaj chcą usłyszeć pewnie zapowiedź nowych uczniów, czyli nas. Tak mi się wydaje. No, zaraz zobaczymy. O, jakieś szepty tutaj. No. Tak, możecie wejść. O, znaczy możesz wejść, sam wszedłem. Okej, okay, no nieważne, sam wszedłem, ale jestem. Tak, muszę się przywitać, dobra. Kurczę, nigdy w życiu nie byłem takim nowym uczniem w klasie. Tak w sensie, wiecie, zawsze nie zmieniałem klas, więc takie dziwne uczucie. Kiedy się wchodzi, wszyscy na ciebie patrzą zapewne. No ale dobra, jasne, jestem Judim. Tak, bardzo przyjacielsko i śmiesznie, no okej, okay, no, niech ci będzie. Pytania będą mi zadawać? O cholera, jakie pytania? Co jest najlepsze w Pokemonach? O kurczę, ciężkie pytanie. Lubię walczyć, kolekcjonować, bawić się z nimi. Lubię wszystko, dobra, okej, okay, lubię wszystko, a jakże. Genialna odpowiedź. O, on tak samo, no proszę, widzicie? O, jest i Nemona, ona ma pytanie. Ej, ale przecież my się znamy, jakie ty masz pytanie do mnie? Że muszę mieć jakieś, wiecie, jakieś marzenie. No i teraz tak. Chcę skompletować Pokédexa, chcę być najsilniejszym trenerem, czy tam po prostu silnym trenerem, albo nie mam. Pokédex jak najbardziej, skompletuję go na 100%, natomiast oczywiście, że chcę być silnym trenerem. I myślę, że Nemona ma tak samo jak ja, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, ciężkie walki nas będą czekać, dokładnie. On uczy tutaj biologii. No proszę, no może coś tam będę wiedział. No, lubiłem biologię. To jest moje miejsce. No i z kim ja tam będę siedział? Nie wiem, jakimś no-name'em, nie przywitała się ze mną pewnie. Dobra. No i co, będziemy się uczyć pilnie. No ja myślę. Aha, już musiałem wstać? Zaraz. Battle class? Jak to mamy kilka rodzajów klas dostępnych w tym momencie? O co tu chodzi? Czy ja będę musiał chodzić na wszystkie lekcje codziennie? Nie wiem, ale to byłoby dziwne. Zdecydowanie. Masakra. Moi drodzy, wam był Gosiema, tylko na chwilę, bo uciekam do znajomego. Dzisiaj bez nowych shiny, ale za to mam już 4 na 8 odznak, 4 na 5, 2 na 5. Nice, Bambuko, szybko idziesz, kurczę, bardzo szybko idziesz. Czekajcie, tutaj widzę, że również poleciał do Nightcheek od UM. Znowu na nas plujesz, ignorując wspierających. Gdzie klatka, się pytam, przecież dziś sobota. Znaczy ogólnie ostatnio w sobotę nie ma. Nie ma klatki. Nie ma klatki, bo po prostu te streamy też są takie trochę nieregularne. Natomiast jak jest nowa seria, to byłbym straszny, nie dając tego. Na razie darowałem sobie, jeżeli chodzi o klatkę. Zobaczymy, może kiedyś wróci. Walter się pyta, kiedy mnie dodasz. Walter, ja nie jestem pewien, czy ja cię nie dodawałem. Nie wiem, muszę to sprawdzić. Ogólnie wysłałem dość dużo zaproszeń, ale co jakiś czas mi wyskakiwał jakiś błąd, że mam za dużo znajomych, potem znowu usuwałem kogoś, dodawałem. Więc jeżeli jeszcze nie jesteście w znajomych, to po prostu przypominajcie się pod odcinkami, to postaram się na pewno to ogarnąć. UDN come back to school, dokładnie. Masakra. Na razie i tak jest spokojnie, słuchajcie, jeszcze nie robimy rajdu, więc na razie nic straconego. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. O, Ravl, mam nadzieję, że uda się zapać najsilniejszego pokonania w grze Dunspear's God. No ja myślę, ja chcę Dunspearsa, słuchajcie, chcę Dunspearsa, jak najbardziej. Ojejku. No, zobaczymy, liczę, że się coś uda. Uczniowie w 5 FPS-ach, no. To prawda, że to jest w ogóle, słuchajcie, mega dziwne, bo czasami ta animacja jest taka naprawdę spoko, jakby może być, jak na standardy Switcha, a czasami jest po prostu, no jaka jest, to wszyscy widzicie, nieprawdaż? Mam już na chwilę obecną swojego ulubionego Pokemona. Pokemon Feristil. O, to jeszcze go nie spotkałem, tak mi się wydaje.
Dobra, moi drodzy, dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają, którzy odnawiają wspierającego, donatują, a my lecimy dalej oczywiście, a jak żeby inaczej? A gdzie jest Nemona? Aha, bo i nauczyciel sobie poszedł, i Nemona sobie poszła. I co, witaj w Akademii. Myślałem, że osoba, z którą siedzę w ławce, to będę mógł się z nią jakoś bardziej zakumplować, ale wychodzi na to, że nie. Teraz mogę chodzić po szkole, dobra, ciekawie, ciekawie. I mogę wybrać lokację i zacząć eksplorację. O, mogę iść do kafeterii, Stavrum, gdzie czeka Nemona, albo do klasy. No dobra, ja myślę, że na razie pójdziemy tam, gdzie jest Nemona. Niech będzie. Czyli to nie jest tak, że mamy taką luźną eksplorację po szkole, tylko mamy coś na zasadzie... Aha, że po prostu przechodzimy z klasy do klasy i automatycznie nas tam przerzuca. Okej, rozumiem. Nemona rozmawia z jakąś kobietą z niesamowicie bujnymi włosami. O, very well, champion Nemona. Ej, czekajcie, czekajcie, a czy to nie jest... O kurczę, ja chyba domyślam się, kto to jest. Tak mi się wydaje. Możesz na mnie liczyć. Będzie śmiesznie, no zobaczymy. Dobrze to słyszeć. O. Och, wybacz mi. Ciekawe. Och, Judy, witaj. O, kto to był? Albo wyglądała niesamowicie. No w sumie jej włosy były takie wow. No, takie, takie naprawdę spore. A wiecie, mogę zazdrościć. Tak, jej włosy wyglądały niesamowicie. Tak. Jest. I nazywa się Le Primera. Okej, okay, jest silna. No tak po wyglądzie widać, tak przyznam szczerze. Pewna siebie była zdecydowanie. Jest tym, czym chciałabym być kiedyś. Okej. Tak, pytałem się, jakie jest twoje marzenie. No, chcę być silnym trenerem oczywiście. A więc muszę zdobyć rangę czempiona. Znaczy taką, no, taką, to nie chodzi o to, że będę czempionem regionu pewnie od razu, tylko taka ranga w szkole, co nie? Tak, zdobędę ją, dokładnie. I co dostanę teraz? Ja myślę, że coś dostanę może. No tak, no to mają silne Pokémony tacy, no ja to rozumiem jak najbardziej. No ale to trzeba pewnie, wiecie, sporo przejść, żeby zdobyć taką rangę. Tak, muszę udowodnić tutaj lidze Pokémon i zdobyć kiedyś tytuł czempiona. No, spróbujemy oczywiście dokonać tego. Jak najbardziej. Mamy tutaj 8 sal, czyli standardowo, jeżeli chodzi o liczbę, nic się absolutnie nie zmieniło. No i kolekcjonujemy odznaki również. Okej. Okay. Mamy specjalny test, Champion Assessment. Okej. Okay. Tak, i wtedy, kiedy to zrobię, to będę czempionem. Rozumiem. To jest tak, niesamowity trenerski sen. Najlepszy tytuł. No jak najbardziej, rozumiem to. I zobaczcie, ona osiągnęła Champion Rank w trakcie ostatniej tutaj Treasure Hunt, czyli takiej wyprawy. Rozumiem. Rozumiem, o co biegam. Natomiast ja też chcę wziąć w tym udział oczywiście. Muszę opuścić szkołę, żeby wziąć udział w przygodzie i się wiele nauczyć. Jasne. Dobra. Już tak się ustawiła, jakbyśmy mieli z nią walczyć, ale nie, jeszcze za szybko na tą. O, zobaczcie, nakreśli nam lokację sal, bo jeżeli się nie mylę, to w tej grze nie mamy czegoś takiego, że podchodzimy do, wiecie, sali w określonej kolejności, tylko działa to na zasadzie takiej, że gdzie chcę iść, to tam sobie pójdę jako pierwszy. Victory Road, tak, to jest jedna z tych najważniejszych ścieżek. Są ogólnie, z tego co wiem, 3 ścieżki. Victory Road jest jedną z nich, no i oczywiście to jest ścieżka, którą zamierzam ogarnąć na 100%. Jak najbardziej, tytuł czempiona to jest coś, co trzeba po prostu mieć. Gdzie lajki? Bobo, dziękuję bardzo za super czacik. Tu jeszcze widzę, że Bobo normalnie się donitował. 4 razy się witam, cześć, gdzie lajki? Szanuję Bobo, szanuję, dziękuję, dziękuję. No i słuchajcie się tutaj, słuchajcie się Bobo, zostawcie lajkaczem. Judy, przez teraz te type ride'y i walki są naprawdę trudne. Porobił mnie Finion czy Hopip z niefartownym Terra type na Pokemona, którego wystawiłem. Finion z ziemnym Terra type, a ja z elektrycznym Pokemonem.
No tak, tak to bywa, tu nie będzie łatwo, słuchajcie, tu nie będzie łatwo z pewnością, ale no to dobrze. Ja liczę na to, że ta gra będzie ciężka. Oby tak było. Dziękuję wam bardzo za wsparcie. I witam wszystkich, którzy dopiero co tutaj przybywają oczywiście. Siemaneczko, siemaneczko. Fox, nie widzę, że przybył. Witam serdecznie. Coraz więcej tutaj zielonych. Szanuję. Szanuję, szanuję. Natomiast, moi drodzy... O, Radar powiedział, że banalna jest gra. No, zobaczymy. Zobaczymy, no widzicie, dla jednego łatwo, dla drugiego, nie? Zależy kto jakiego ma farta, bo można mieć w tym pewnie sporego nie farta. W ogóle Riolu tutaj jest. Mam nadzieję, że też będę mógł go złapać. Wiem, że to tak nieoryginalnie, ale ja lubię Riolu, więc chcę. Więc jak najbardziej chcę. Dobra, tak więc, moi drodzy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Czy tu jest coś jeszcze ciekawego do znalezienia? No nie. Spoko, czyli tu nic więcej nie znajdziemy. Z tymi ludźmi chyba nie ma co rozmawiać. Teraz mogę udać się do kafeterii, gdzie jest tutaj ten ziomeczek, który dał nam Miraidona. Więc no... Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia w bufecie. No witam, witam. A mogę sobie kupić coś do jedzenia? Mogę! Ile kosztują kanapki? Wy zwariowaliście. No dobra, jak za tyle kanapki nie, no słuchajcie, ja wolę samemu sobie robić w domu kanapki, niż płacić 1700. Wow. Wow, drogą. Drogo, dobra, zaczaję się, a może zaczaję się w kuchni i coś sobie podwędzę. To też jest jakiś sposób na życie. Natomiast najważniejszą postacią, o proszę, szwedzki stół będzie. Najważniejszą postacią jest tutaj ten jegomość, czyli Arwen. Znowu się spotykamy. A żebyś wiedział, pamiętasz mnie? No tak się składa, że pamiętam. W końcu otrzymałem od niego, wiecie, nie byle jakiego Pokemona. To co prawda używać go na razie w walce nie mogę, co nie zmienia faktu, że jest fajnym. Judy, tak, Judy, no dobrze zapamiętałeś moje imię, dokładnie. Okej. No, dlaczego tutaj dzisiaj przyszedłeś, powiedz mi? Chcę spełnić swój sen, ale jaki? Tak, cóż to za sen, powiedz mi? Tak, zainteresowałeś mnie tym tekstem. Tak, chcę usłyszeć, o co chodzi, powiedz mi. Ty mi mówisz o kanapkach teraz? Dobra. Herba Mystica. A, czyli tu się odblokuje kolejna z tych ważnych ścieżek fabularnych. Rozumiem. Tutaj zobaczcie, musimy zbierać jakieś zioła, które są pewnie rozsiane po całym regionie Paldea. I zobaczcie, książka opowiada o Titan Pokémon. No, z nimi przyjdzie nam walczyć z pewnością. O, proszę, zobaczcie, Monsters of Area Zero. Okej. Mamy tutaj taką specjalną formę Donphana opisywaną. O, zobaczcie, nie ma takich nawet dokładnych zdjęć, dokładnie nie, nikt tam ich jeszcze nie uwidocznił, natomiast my musimy odkryć te sekrety. Tak, on nie jest za dobry w walkach, ale bardzo by chciał, wiecie, zdobyć te zioła i w ogóle. I nie ma przyjaciół z silnymi Pokemonami. Oj, to smutne. Natomiast chyba mogę ci pomóc, tak mi się wydaje. Tak, pomożesz mi, będziesz perfekcyjny. Dobra, no okej, niech będzie, jasne. Nie, czekaj, nie chcę jeszcze odpowiedzieć, jak to jeszcze? O, on nam zarejestruje na mapach miejsca, gdzie są tytani. Okej, bardzo dobrze. Mamy 5 lokacji łącznie rozsianych. Stony Cliff Titan, Larking Steel Titan, Open Sky Titan, Quaking Earth Titan oraz False Dragon Titan. Aż 5, okej. I tak zaczynamy Path of Legends. Cudownie. Dobrze, czyli już mamy 2 ścieżki, którymi jestem jak najbardziej zainteresowany. Dostanę coś jeszcze. O, Stardust, ale Stardust jest tylko po to, żeby go sprzedawać. Więc to tak jakbym dostał hajs od niego. Spoko, może być. I tyle. Dobra. Fajnie, czyli zaczęliśmy 2 ścieżki, ale jest jeszcze jedna ścieżka, którą pewnie też zaraz jakoś odblokujemy.
Czekajcie. Któż tutaj? Cóż to się działo? Pawek, ta gra szybko mnie kupiła. W jakiejś 10 minucie gry spotkałem shiny leczonka, różowa świnka. To był pierwszy złapany na dziko, a grę Pokémon mam trochę ze sobą. No, ja mam nadzieję, że również nie będę miał problemu i że jakiś shiny może dzisiaj wyskoczy. Pawek, dziękuję i pozdrawiankę. Nadrobiając wczorajszy stream miałem wrażenie, że łapiąc ralc w tle chodził shiny Iglybuff, ale nie jestem pewny, bo mało się różni. O proszę. Ciężko powiedzieć, ja wychodzę z założenia, że nie było. Bo jakbym uzmysłowił sobie, że był shiny, to lepiej tego nie wiedzieć, jak się pominęło. Zdecydowanie. Słuchajcie. W ogóle witam ponownie wszystkich, którzy przybywają. Dzisiaj zrozumcie, na razie dużo fabuły jest, więc ciężko się skupić tak typowo na czacie. Natomiast bardzo mi miło, że jesteście. Pamiętajcie o lajkaczu, bo no, może dobijemy do tego, co wczoraj. Kto to wie. O, da, siemaneczko, witam serdecznie. Natomiast nie czekając dłużej, lecimy dalej. To co, wychodzimy? Wychodzimy. O, nasz Rotom dzwoni. A cóż tu się dzieje, że Rotom dzwoni? Judy, prawda? Zhakowałem twojego smartfona, żebyśmy mogli porozmawiać. Mam nadzieję, że nie jesteś z tego powodu zły. Ziomek jakiś hakuje mi smartfona i myśli, że będę z tego powodu zadowolony? Kim ty jesteś? Mam na imię... Sesiopeia? To jest moje imię. Co to za imię w ogóle? Ale nieważne. Chcę porozmawiać. Nie wiem, czy to jest ona, czy on w ogóle. Słyszałem, że jesteś trenerem z wielkim potencjałem. No, pewnie tak. Jest sprawa, o którą chciałbym cię prosić. Powiedz mi, Judy, czy słyszałeś o Team Star? No, zdarzyło mi się już ich spotkać, dokładnie. Jak najbardziej. Tak, Team Star jest to grupa takich tutaj sprawiających problemy dzieciaków z Akademii. Okej. Chcą sprowadzić innych studentów tutaj do swojego marnego poziomu. Okej, no i o co z nimi chodzi? A i ta cała Sesiopeia chce się pozbyć, słuchajcie, Teamu Star i rozwiązać ich na dobre. Nazywam to operacja Starfall, czyli spadająca gwiazda. No w sumie Team Star, więc ma to sens. No i potrzebuję tutaj sprzymierzeńca w tej operacji. Chcę być, żebyś był jednym z nich. No dobra, okej, też ich nie lubię, więc czemu nie? Tak, nie trzeba powtarzać drugi raz. Możemy przedyskutować to kiedy indziej. Na razie cię z tym zostawiam. Okej. O, proszę, tutaj ja rozmawiam, słuchajcie, o jakichś brudnych interesach, a tu sam dyrektor przybył. Och, pani Judy. No, witam. Tak, nie obniżę tutaj swojego głosu. Oczywiście, sir. Tak, nie chcę, żeby ktoś słyszał o tutaj twoich osobistych sprawach. tak, ale musimy być rozważni. Ale o co chodzi? Chyba zostałem przyłapany, słuchajcie. Czyta się Cassiopeia? Cassiopeia, powiadacie, dobra. Ej, moja nazwa też była bardzo ładna. Ale niech wam będzie, Cassiopeia. Sesiopeia to było takie unikalne. Cassiopeia to już takie standardowe. O, co znowu? A to nie mój telefon. Tym razem to dzwonek szkolny. Oj, wzywają mnie do pokoju dyrektora. A cóż ja złego zrobiłem? No dobrze, już idę. Jejku, cała szkoła już wiem, że coś jest ze mną nie tak od razu. Jeszcze nic nie zrobiłem, a tutaj już takie rzeczy. Okej. Na dywanik do dyrektora. No jak trzeba, to trzeba. Masakra, no za dobrze nie zaczynamy. Moi drodzy. Cóż tu się dzieje? To ja nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy. O, czekajcie, coś mi się tutaj wyłącza. Dobra, nie, działa, to najważniejsze. Najważniejsze, że działa. Dobra, ale gdzie ja mam iść tak właściwie? To jest dobre pytanie. Czyli rozumiem, że po szkole mogę całej chodzić, tak mi się wydaje. Siema Grzegorz, a w ogóle Grzegorz, widziałem, że odnawiałeś wspierającego. Dziękuję. Dobra, pochodzimy nieco. Zobaczmy, co tutaj mamy. Czyli to chyba w taki sposób się przemieszczamy. Zobaczcie, biuro dyrektora. Okej. Ale czy
A muszę tam chyba iść od razu, nawet nie ma co się zastanawiać. Wiecie, dyrektor wzywał, to nie chodzimy nigdzie indziej. Od razu wchodzimy do niego. No dobrze, niech tak będzie. O proszę. Ej, naprawdę, to jest prawdziwy dywanik dyrektora, widzicie? No, stanąłem na dywaniku, wszystko się zgadza. Ale przyznaję mu, że kurde, biuro to ma takie porządne. Dziękuję za przyjście, pani Shuyudi. Czy dobrze bawisz się, spędzając czas w UWA Academy? No, no wiadomo, że tak, chociaż jeszcze na razie za dużo to ja nie zrobiłem. Wspaniale to słyszeć. No właśnie, o co chodziło w tej rozmowie w bufecie? Ale był powód, dla którego chciałem się spotkać w moim biurze. Aha, jest sprawa, którą chcę poważnie przedyskutować. Ale kto? Kto chce ze mną rozmawiać? Kto tu jest jeszcze? No nie, wydaje mi się, że nie ma go w tym momencie z nami w pokoju. Aha, i masakra! Tu jakieś, słuchajcie, dziwne sprawy się dzieją. Ktoś chce rozmawiać i nawet nie chce się pokazywać osobiście? O proszę, a więc to on. To będzie z pewnością ważna postać. Witaj, Judy, miło mi cię poznać. Nazywam się profesor Turom i prowadzę tutaj badania nad tym Great Crater of Paldea, znanym również jako Strefa Zero. Wow, ciekawe miejsca tutaj mają w tym regionie, przyznaję. No. Tak, jest wspaniałym poszukiwaczem, czyli znana, wiecie, persona. Tak, ale przechodząc w sedno. Judy, numer studencki 805C393. Naprawdę jesteśmy oznaczeni numerami? Strach się bać, nigdy nie chciałem być określany numerem, no ale okej. Jesteś... Oj, on dużo wie, słuchajcie, o mnie. Jesteś studentem, który podróżuje z nietypowym Pokemonem Miraidonem, czyż nie? No nie będę kłamał. Tak, to prawda. Dziękuję ci. Cieszę się, że jesteś tutaj szczery w potwierdzaniu tych faktów. No, widzę, że dużo wie, więc wiecie, niech będzie. Asystent? W czym będę mógł pomóc? O! Miraidon, jak się nagle pojawił. Dobra. Okej, o co chodzi? O, on się kiedyś opiekował Miraidonem. Czy to był kiedyś jego Pokémon, rozumiem, tak? Patrzcie, ten Pokéball... Tak właściwie oryginalnie należał do niego, a nie do tamtego gościa. Ej, no dobrze wiedzieć. Otrzymałeś go zapewne od młodego mężczyzny nazywającego się Arwen. A i on już teraz nie zajmuje się tym Pokémonem, rozumiem. Czy mógłbyś dalej dbać o Miraidona? Jak najbardziej. Oczywiście. I też docenia. Ej, masakra, to jest bardzo tajemnicza postać. Ten profesor, co nie? Był posiadaczem tak potężnego Pokemona. Tak, i ten Pokemon, ta forma, którą teraz widzimy, specjalizuje się tutaj, wiecie, w przemieszczaniu. Rozumiem. Dobra, telefon. No, co mamy na telefonie? A, będzie tutaj w kontakcie ze mną jak coś. Rozumiem, będę czekał jak najbardziej. Ale no, do tego czasu na razie, ejku. Ej, no ciekawy człowiek. A dyrektor? Czy ten Pokémon może być pierwotnie związany ze Strefą Zero? No, dyrektor Clavel. Turo, nie mów, że już to zrobiłeś. O co chodzi? Co zrobił? Widać, że panowie się znają od dawna. Ale ja jeszcze na temat żadnego z nich za dużo nie wiem, tak naprawdę. Tak, ma dla ciebie zadanie, rozumiem. No ale oczywiście Akademia zawsze tutaj była po to, żeby wspierać. Będziesz mógł dalej kontynuować swoje tutaj życie studenckie, szkolne, dobra, tak to nazwijmy. Razem z Miraidonem. Dobrze wiedzieć. Okej. I to tyle. No dobra, to w takim razie zbieramy się. Mogę jeszcze się przyjrzeć, co tutaj mam. W ogóle zobaczcie, mam wrażenie, że pan tutaj dyrektor zaciekawiony jest jakimiś chyba skamielinami, bo przynajmniej to wygląda na jakieś takie elementy
elementy jakichś skamielin. Nie mogę dokładnie się przyjrzeć. Jakieś puchary. O, bardzo ładny, ładny kaloryfer. Szafeczki. A tutaj jeszcze jakieś tam jakieś dyplomy. Tutaj, no, on też prowadzi jakieś badania nad czymś. Ale nad czym dokładnie? O! A tam są w ogóle jakieś pokebole. No i jest oczywiście Nemona po raz kolejny. Wciąż tu jesteś, Udim. Tak, nie, ja jeszcze żadnych problemów nie sprawiłem, spokojnie. Dobra, ona też sobie żartuje, wiedziała, że to nie tak. O, proszę bardzo. Będę miał swój własny pokój. No i bardzo fajnie. Your dorm room. Proszę bardzo. Będę to nazywać dormitorium. Będę się czuł jak w Hogwarcie. W końcu, po wielu latach, słuchajcie, czekałem trochę dłużej niż 11 lat. Czekałem 29 ponad, ale dostałem swój list do Hogwartu w Pokemonach. Ej, masakra, duże pokoje tu mają. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu nie mieszkałem w żadnym akademiku. Natomiast ten wydaje się taki wyjątkowo duży, jak na jednoosobowy jeszcze pokój. Dobra, jutro się widzimy. O, walki, jeszcze raz walki, dokładnie. Ale przyznaję, pokój taki niczego sobie, jak na warunki szkolne, bym powiedział, że na bogato nawet. Mamy tutaj, proszę, kuchnia jest mikrofala oczywiście, a jak żeby inaczej, można się pouczyć, można iść spać. Tutaj mamy mamy łazienkę, no tak, no jak to tak bez łazienki? Jak pójdziemy spać, to pewnie nastanie kolejny dzionek, no więc trzeba tak działać. O, siema Milion, witam serdecznie. Właśnie zapowiem sobie teraz Stara Type Ground. O, proszę. A widzicie, dobra, ja też liczę na to, że dzisiaj jakąś terrę ogarnę. Sajudy, akademiki to cudo studiowania. Mówisz? Znaczy ja nie wiem, szczerze mówiąc, chciałbym się dobrze czuł w akademiku. Jakoś zawsze miałem wrażenie, że nie jest to tak, nie pasowałoby mi mieszkanie w akademiku, tak szczerze mówiąc. Nigdy nie żałowałem tego jakoś specjalnie, powiem szczerze. No ale wiecie, różnie to bywa, może by mi się spodobało ostatecznie, ale tak na pierwszą myśl myślę, że nie. Już równo 200 Pokemonów, jeszcze drugie tyle, ja cię kręcę beta, no co ty tak zasuwasz? Co tu się dzieje w ogóle? Masakra, ja dopiero mam kilka, a wy już tyle. Czy pokażesz swój skład? Pokażę, proszę bardzo, tak się prezentuje obecnie, widzicie jak ładnie, widzicie. A jeszcze są dwa Pokemony w tym, a właśnie. Ej, czekajcie, connect to internet. No dobra, jak połączę się z internetem, to co będę miał? Jakieś nowe opcje się pojawią? Nie mam pojęcia, ale zaraz zobaczymy. Oho. Połączyło czy nie połączyło? Tak, jestem połączony. Okej, spoko, czemu nie? Zobaczymy. Natomiast co my tu jeszcze mamy, słuchajcie? Pokeportal. Na razie nie mogę go używać, okej. Dobra, save już chyba był, ale dla pewności sobie zasejwujemy. A boxes to mogę. Boxes to tutaj mamy możliwość zmiany Pokemonów w danym momencie. Jak widać, tak właśnie jest. Dobra, będę musiał potem sobie trenować te Pokemony jeszcze niektóre. Wszystko da się zrobić. Dla zabicia smutku pykam w Pixelmona na stream w tle. O, można i tak. O, legendarny Skalmar, witam serdecznie. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej, bo widzę, że tutaj jeszcze będzie dużo pokawędek. Pewnie ja już chcę wyjść na zewnątrz. Dokładnie. Okej, okay, dawać. Wchodzimy tutaj. Zaczyna się, wiecie, przygotowujemy się do naszego nowego, szkolnego życia. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Okay. No proszę, jak ładna animacja mijania dnia. To zrobili ładnie w tej grze, przyznaję. Ale to widzę, że kilka tych dni chyba minęło. No, najwidoczniej. Pewnie przez ten czas zdążę się coś nauczyć. Tak obstawiam. Czemu nie? Dobra, o, dzwoneczek. I cóż tym razem się dzieje? No, co się dzieje? Dobra, musimy wyjść, słuchajcie, na zewnątrz. Dobra, na plac. O, proszę bardzo, Nemona wchodzi jak do siebie. Nadszedł czas, na co nadszedł czas? O co chodzi? Czekała na to. No, dobra, idziemy. Idziemy, Nemona, idziemy.
Nie wiem, o co chodzi, ale jak ona jest tak podekscytowana, to obstawiam, że chodzi o walki Pokémon. Dobra, wychodzimy. No, tam jest, wiecie, stadion do walk, więc obstawiam, że sobie powalczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No. O, proszę, wszyscy się zebrali. Widzę, że grono pedagogiczne również jest. Wspaniale, wszyscy tutaj już są. Dobra, zamierza wytłumaczyć, o co tutaj tak właściwie chodzi. No, czekam. Treasure Hunt? O! Okej. Fajna szkoła, niby jesteśmy w szkole, ale macie podróżować po całym świecie. Dobra, macie się tutaj uczyć i wiecie, w ogóle przynieść chlubę zapewne tej akademii. Okej. Spoko. No, Regen Palda jest ogromny. Już widzę Magikarpia, Slowpoka, Tropiusy. Proszę bardzo, ale też nowe Pokémony. No tak, ale Pokémony są wszędzie, w miastach również oczywiście. Tak, gdzie będziecie podróżować? Kogo spotkacie? Co osiągniecie? Dokładnie, na pewno Pokémony wam w tym wszystkim pomogą. Tak, wiele się nauczymy nowych rzeczy. Z pewnością. No dobra. Piękna przemowa, ale ja już chcę po prostu ruszać dalej. Tak, niech się rozpocznie Treasure Hunt. Okej. No dobra, czyli tak właściwie to jest ten moment, w którym chyba sami decydujemy, co robimy, kiedy robimy, czym się chcemy pierwszym zajmować. To jest bardzo fajne w tej 9. generacji, że nie mamy tak jakby, wiecie, że będzie się wszystko działo po kolei, tylko będzie tutaj duży mój wybór. Ja chcę go. Cyclizar. Patrzcie, ona będzie podróżować na tym Pokémonie. Tak. Pamiętajcie, że wielki krater Paldei jest niesamowicie niebezpieczny. A, i tam nie możemy iść, to jest... Słuchajcie, ja widzę coraz więcej nawiązań do Hogwartu. Tutaj pan dyrektor to niczym Albus Dumbledore, wielki krater to niczym zakazany las. No, na co czekasz, Judy? Ruszajmy. No tak, ale... Właśnie, ale... Z kim muszę porozmawiać? Gdzie idziemy? Nie wiem... dobra. O, tutaj jest. No bo ja też mam Pokémona, na którym mogę jeździć i mam nadzieję, że zaraz odblokujemy te opcje. Oby. Tak, w końcu się zaczyna. No. Tak, chodźmy i porozmawiajmy. Dobra, Nemona nam tutaj zamierza troszeczkę wytłumaczyć, co i jak, rozumiem. Czyli Treasure Hunt to jest taka wielka część, słuchajcie, roku w UWA Akademii. Rozumiem, no tak, ale jakież tu skarby do odkrywania będą i w ogóle. Tak, dowiemy się, co oferuje nam region Paldea. Będziemy go odkrywać. Możesz spróbować pokonać Salem. Możesz pomagać ludziom w kłopotach. Możesz polować na prawdziwe Capital Treasure? Okej, cokolwiek to jest, no dobra. No jest cała masa rzeczy do zrobienia. Rozumiem. Jak najbardziej rozumiem. No i będzie wiele okazji do walki, rzecz jasna. Ja myślę, że się jeszcze z nią, wiecie, spotkam nie raz, nie dwa. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Oczywiście, że jestem gotowy. Dobra. Ale rozumiem, że jeszcze teraz nie będziemy walczyć. A, i nasza apka w telefonie ma nam pokazywać celem. Rozumiem. O, proszę, a kogoż my tu mamy? Jest Arwen. No, Arwen też ma dla nas zadanie. No. Tak, oszukuję jeszcze coś. Tak, Judy pójdzie, gdzie będzie chciał. No tak, no bo ten zamiast, wiecie, ten zamiast... nie chce, żebym chodził na salę, tylko woli, żebym zajął się na przykład tymi tytanami. Każdy ma dla nas trochę inne zadanie, jakby nie patrzeć. W Herba Mystica. Ja zamierzam wszystko po trochu robić. To nie tak, że wiecie, skupię się na jednym, oleję drugie. Nie. Zamierzam kilka zadań robić jednocześnie. O, Rotom dzwoni. Ojejku, chyba się przypomni o sobie...
Cassiopeia. O, dokładnie, jak wszyscy, to wszyscy nagle. Tak, pamiętam o operacji Starfall, dokładnie. Rozwalić Team Star. Mają bazy, 5 baz dokładnie. I trzeba pokonywać szefów w danej bazie. Każdy się specjalizuje w innym typie Pokemona. Rozumiem. Ale nie ma się czym przejmować, ze swoimi umiejętnościami na pewno sobie poradzę z zadaniem. I mam lokację baz również w telefonie. Okej. The Fire Crew, The Poison Crew, The Fighting Crew, The Fairy Crew oraz The Dark Crew. Czyli 5 rodzajów gangów Team Star. Starfall Street. Kurczę, ale zadań. Czuję się, jakbym grał w jakąś, słuchajcie, ogromną grę, gdzie od razu dostajemy całą masę zadań. I to taki Skyrim trochę. Skyrim w Pokemonach. Tak, kim ty jesteś? O, Nemona się zdziwiła, o co chodzi. To nie jest problem Yuliego. To prawda. Są ważniejsze rzeczy do zrobienia, jak na przykład zebranie składników dla mnie. Masakra, każdy widzi tylko siebie i swój czubek nosa, jak widać. Tak, skąd Cassiopeia zna ich imiona? Masakra, tajemnicza postać, moi drodzy, bardzo tajemnicza postać. Ale dobra. Tak jak mówię, ja się zamierzam zająć wszystkim po trochu, więc spokojnie. Wszystkim się zajmiemy i będziemy działać. O proszę, wyślij mi zdjęcia, jak wyglądają sale. O, żebym wiedział, jak... Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, okej. No to już... Kurczę, no trzeba przede wszystkim trenować, to zdecydowanie. Ale okej. Herba Mystika, co ty też mi prześlesz jakieś fotki? Nie, dobra, tu już chyba... A, też dostanę? A nie, patrzcie, Mirajdon się pojawił. Tak, dlaczego wyszedł? Dobrze wiem, dlaczego wyszedł. Kanapka, on chce kanapkę znowu. Ta, nie dostaniesz. Oj, Mirajdon zły. Mirajdon uwielbia kanapki, jak widać. nie wiem, czy mam kanapkę. Zobaczcie, kliknę plus, będę mógł wskoczyć na Mirajdona. Super. Potem będę mógł B, żeby skakać, okej. Dobra, zaraz nauczymy się ujeżdżać tego legendarnego Pokemona. O, proszę. No, ładnie, ładnie. Wygląda trochę jak jakiś dziwny Cyclizar. Bo na takich Pokemonach podróżują, wiecie, inni trenerzy zapewne. No dobra. Czyli rozumiem, że już tak właściwie ruszamy. Dobra, już przestańcie mi mówić, co mam robić. Ja dobrze wiem, co będę miał robić. Dobrze, jakby sam sobie podejmę decyzję, więc się nie martwcie. Dobra, on już poszedł. No, tak, kieruj się do... Ona się kieruje do sali. Dobra, niech się kieruje, ja się też będę kierował. No i... Zaczyna się nasz wielki treasure hunt. Widzicie, na mapie będę miał tak właściwie zaznaczone wszystko. I bardzo, bardzo dobrze. Użyj mapy, żeby wskazać swój cel. Kurczę, ale będzie ciekawie, słuchajcie, będzie ciekawie. W ogóle tutaj widziałem, że Milon oczywiście odnowił wspierającego. Dzięki wielkie, Milon, dziękuję, dziękuję. O, Shiny Silver, siemaneczko. Kogo my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Witam, witam. Poruszanie na nim jest ekstra, no zaraz sobie to ogarniemy oczywiście. Jak najbardziej, jak najbardziej. Zobaczymy, co jak. Natomiast właśnie, ja sam nie wiem, czym się pierwszym powinienem zająć tak właściwie. O, proszę bardzo, Grychu, proszę bardzo, oto mój aktualny team. Na razie, jak widać, starter 11 level i ja liczę na to, że on dzisiaj ewoluuje, bo potrzebuje wbić 16 level, więc oby się udało. Oby. Polecam na zmianę robić sale i tytanów. Tytani odblokują możliwości Mirajdona, a sale to sale. O, i to jest dobry pomysł na życie. Siema, kociara, witam. Na mapie też masz pokazane miejsca, gdzie są rajdy. O, też ciekawe. Dobrze wiedzieć. Arwen za bardzo przypomina mi Volo. Nie zdziwię się, jak się okaże, że coś potwornie mąci. No w sumie troszkę podobny jest. Tak troszeczkę, co nie? Wróć tam, gdzie byłeś i szukaj rajdów. Okej, okay, to mówicie, że warto rajda jakiegoś sobie ogarnąć. No może zaraz zobaczymy. Zrób Ewo tego pająka. Uśmiejesz się. A jak on ewoluuje? Na poziomie czy coś innego jest potrzebne? Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Dajcie znać. Tak czy siak, no zaraz będziemy tutaj naprawdę... Ruszymy w wielką podróż, no i no, czuję, że będzie się działo. Level. No to pewnie zaraz ewoluuje, jak tam trochę powalczymy.
Więc czemu nie? Dobra, słuchajcie, nie traćmy czasu, bo na razie nagadaliśmy się przez prawie godzinę, masakra, ale teraz to już ruszamy. No dobra, to co? Odwracamy się w tą stronę, dokładnie. W tym momencie zaraz mapę aktywowaliśmy tutaj. Jest mapa, jest mapka. Zobaczymy, jest mapka, jak to wygląda. Oddalmy to trochę. Jejku, nie wiem, na którego pierwszego przeciwnika pójść. Ludzie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, może najpierw odznaka jakaś. Victory Road, czyli to są czerwone znaczniki. Tak, czerwone. No to najbliżej mamy. Tu mamy roślinnego. To był roślinny chyba lider, jeżeli się nie mylę, więc może najpierw na roślinnego pójdziemy. Wiem, że tak trochę standardowo, ale może mieć to sens. A mogę sobie zaznaczyć jakoś to. Czekajcie, czy jest możliwość. O, tu się na przykład coś wyświetla. Gym Badge Bug, okej. Ale. O, check detail. O, set as destination. Okej, super. Tak więc mamy nasz pierwszy cel. Bardzo dobrze. Cóż tu się dzieje? Człowiek dopiero zaczął ogarniać mapę, a wy już tutaj donatujecie, oszaleliście. Rawl, na paliwo do jaszczurki. Ale na co? W sumie paliwo to kanapki, czyli w sumie na kanapki. Rawl, dziękuję bardzo. Polecam, żeby kupić nowe poki? No myślę, że polecam, słuchajcie, kiedy ja nie polecam Pokemonów? Kiedy ja nie polecam? Nie no, polecam, oczywiście, że polecam, mam nadzieję, że gra będzie dobra, że się jakby w pewnym momencie nie stwierdzę, że coś jest nie tak. Oczywiście grafika i animacje są fatalne czasami, ale no tam widać postaci w tle, które chodzą. Jak bardzo przecinane, ale bywam. Minimapa jak w GTA i te znaczniki, to prawda. To prawda, to prawda. Aha, że jak przybliżysz mapę, to pojawią się typy sal. Dobrze wiedzieć. Co to za nowa Honda, taka fioletowa. Masakra, i tylko plus respect jak w San Andreas. O, to powinno być po pokonaniu. Dokładnie. To czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze raz mapę. Tak sobie chcę dokładnie się przyjrzeć tej mapie. Czyli tak. Czyli tu mamy, no tak, tu mamy informację, że tu jest na przykład koleś Starfall Street, okej. Tu mamy informację, że to jest Path of Legends, czyli Tytani. Okej, tutaj mamy na przykład lidera. No tylko tak, ciekawy jestem, czy tu jest skalowanie poziomów, czy... No bo w sumie nie wiem, czy na którego lidera powinno się iść pierwszego. A co jak pójdę na takiego, który ma 50 level? Też wiecie, trochę bez sensu. Tu jest... a tu nie ma w sumie... A zobaczmy, Seymour. Czy coś będzie więcej? No nie, jest tylko informacja ogólnie, kim on jest. No i w sumie nic tak to więcej się nie dowiadujemy. Tu jest ten lider robaczy. Cortondo Gym Leader Cutty Akade Sugarback. Okej. No dobra, no coś wiemy, ale za dużo to mi chyba nie mówi. Tak mi się przynajmniej wydaje. A te znaczniki na wzór gwiazdki to miejsca rajdów. Czyli zaraz. Ja jestem tutaj, czyli co, to jest rajd na przykład? Co? Czyli to są rajdy. To może pójdziemy najpierw na rajd? Zobaczymy. Z tego co widzę, animacje mało ważnych postaci są spowalniane, by cała gra nie reagowała. Chyba tak, ale no nie zmienia to faktu, że to wygląda fatalnie, naprawdę. O, siema Adi, witam serdecznie. Anka, siemaneczko, witam. W ogóle już słuchajcie, prawie 500 osób na streamie. Witam was serdecznie. Kto tego nie zrobił, to zostawia teraz łapkę w górę, bo czuję, że jeżeli lajka zostawią ci, co nie zostawili, to będzie 500. Zaraz się przekonamy. Zaraz się dowiemy, czy aby na pewno. Po prostu eksploruj, baw się grą i wszystko po drodze. O, bardzo mądrze tutaj Silas powiedział, słuchajcie, szanuję takie rady jak najbardziej. No dobrze, w takim razie nie czekajmy i idziemy. O, wróżkowy Grimer, o widzisz, proszę bardzo. Cutty i Brassius mają najniższe levele. Okej. Mapę masz do góry nogami? Tak? Aha, no w sumie... No w sumie tak. Ciekawe. No to tak samo jak było w tym, w wiecie... Tak samo jak było w... No, w Sword and Shield. Tam też była tak jakby odwrócona mapa. Jeżeli wiecie o co chodzi. Dobra, moi drodzy, to chyba lecimy. Możesz wybrać jak chcesz, polecam bug na początek, a po sali warto iść na Tytana. Okej, okay. No tak, no woda i pustynia to tak średnio jak na mojego ognistego startera na przykład. Więc możemy tak działać. Ale pytanie.
Czekajcie. Nie, nie chcę wyrzucać Pokemona. Chcę Poka, Bobo, dziękuję. Zaraz będziemy coś łapać, mam nadzieję. Oby. Dziękuję bardzo za wsparcie. Muszę nauczyć się, jak się tutaj jeździ szybko. Wow, 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 wow. Ej, fajne. A ja tu będzie wyjazd z miasta? Nie, nie wiem. Masakra, ale w mieście pewnie nie mogę przyspieszyć. Obstawiam, że później będę mógł jakoś szybciej jeździć. Śmieszne, śmieszne, słuchajcie. A mogę przejrzeć ludzi? Nie, a szkoda. czyli nie jest to, słuchajcie, Pokémon Pokémon GTA Edition. Nie, nie, nie. Nie mamy takich możliwości. Dobra, wyjedziemy główną bramą i zobaczymy. Kliknij B. Okej, jak się klika B, to skaczemy. Oh yeah. Dobra, ale ciekaw jestem, czy będzie jakieś mega przyspieszenie. Już to wiem. Przekonamy się. Zaraz zobaczymy. Ale fajnie byłoby rzeczywiście przed salą pójść na jakiegoś rajdzika, coś ogarnąć, coś tutaj podziałać troszeczkę. Zaraz zobaczymy. Okej, czyli nasz cel jest gdzieś tam. Kurczę, czy ja wyjechałem z dobrej strony? Czy ja tutaj jakoś dojadę? Ło! Co jest? W coś wjechałem! Masakra! Musimy na wszystko uważać, słuchajcie. Jedziesz sobie, jedziesz, a tu nagle przejeżdżasz pajączka. W normalnym życiu byś nawet tego nie poczuł, a tutaj ten pająk wyzywa cię do walki. Ciekawe. O nie, zmniejszył mi specjalny atak, najgorzej. Mogę użyć tego. A mogę użyć Scratcha z tym? Wiecie, wolałbym użyć czegoś fizycznego w tym momencie. Dawaj, dawaj, nowa mechanika. To trzeba używać. Wow. No, średnio. Mimo tego, że mam obniżony specjalny atak, to i tak użyjmy elektrycznego ciosu. Ale strasznie długo trwa w ogóle, słuchajcie, żeby jakby cała ta animacja pojawienia się tego, prawda? Przynajmniej tak mi się wydaje. Masakra. Dobra, ale expimy, o proszę bardzo, tak ładnie to znika, tak jakby po tym. No i exp i więcej expa. Bobo, dziękuję raz jeszcze za wsparcie, dziękuję. A my liczę, że coś znajdziemy, tylko czy ja mogę w ogóle objechać? Bo wiecie, cel mój jest gdzieś tam w hen daleko. No dobra, tylko... A nie da się chyba jeździć szybciej, nie wiem. Zając życie pewnie... Oho, dobra, tak otwieram szybko mapę. To mi pokazuje mniej więcej, jakie Pokémony są w okolicy. Muszę przejechać jakoś tutaj. Ej, to nie będzie wcale proste. Zaraz się przekonamy. I skakać mogę, no tak, ale skakanie to raczej nie przyspiesza mnie jakoś specjalnie. O! Na wodzie coś mamy. A mogę przeskoczyć? O nie! Mój Miraidon nie może pływać. Znaczy, prawdopodobnie na razie. Bo z tego, co wiem, będzie możliwość tak jakby go ulepszać. Natomiast, jak widać, jest na to troszeczkę za wcześnie. O proszę, łupery są tutaj. Mam wrażenie, że wyjechałem z nie najlepszej strony miasta i teraz mogę mieć mały problem. A może pojedziemy tędy? O kurczę, tutaj jakieś... Fletchingi, czy coś. Okej, dobra. Jedziemy, wielka przygoda czeka. O kurde, przeskoczę? Aaaa! Miraidon, dlaczego ty tak słabo skaczesz? O mój Boże, zabiję się! Dopiero wyjechałem i już jestem bliski śmierci. Do czego tutaj dochodzi? Masakra. Jadę w złym kierunku w ogóle. Masakra, gdzie ja mam jechać? No pierwszy raz się czuję w Pokémonach, że nie wiem po prostu, słuchajcie, gdzie iść. Zaraz, ogarnijmy sobie. Jestem tutaj. Tylko że to rozumiem, że są góry, których no nie mogę tak za bardzo przeskoczyć. Ale tu jest jakiś rajdzik. Ej, dobra, to pójdę na tego rajda. Na razie będziemy kierować się w tym kierunku. No co najwyżej będę błądził. W tej grze mam chyba prawo błądzić. Więc czemu nie? Zobaczymy. Każda gra ma swoją płotkę, dokładnie. W tych obszarach już byliśmy kiedyś, więc dobrze. Dobrze. Oj. Co mnie atakujesz? No nie. Fletchling, ja bym cię z chęcią złapał, ale na razie postawiłem sobie zadanie połapać parę Pokémonów z 9. generacji albo z poprzednich, które mają nowe ewolucje. Więc na razie, Fletchling, mimo tego, że cię uwielbiam, naprawdę szanuję cię bardzo mocno, to jednak odpuszczę sobie łapanie ciebie.
Dobra, no ale X przynajmniej będzie się zgadzać, to dobrze. To najważniejsze. Ktoś dostanie level upa? No nie za bardzo. Okej. Nie, to ojejku, już myślałem, że to nowe Pokémony. Ale się pomyliłem. Hopip gdzieś tam na wietrze, słuchajcie. Ej, patrzcie, widać z daleka. Widać z daleka to miejsce, które sobie zaznaczyłem. Dobra, Pokébole i to dwa od razu. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Dobra, ja tak się rozglądam po tej trawie, bo czuję, że naprawdę łatwo będzie przegapić, wiecie, coś takiego w miarę ważnego. Pokébole oczywiście zbieramy, bo nigdy nie zaszkodzi mieć ich dużo. A jak to wie, być może z rajda dostanę jakiegoś nowego Pokémona. Czas pokaż. Oż ty, Oricorio tutaj. Mam nowego, słuchajcie, mam nowego Pokémona. Dobra, idę na niego. Weź się zaczaj. To jest ten Pokémon Flaming. Ej, stój. Nie, cicho. Dawaj. Mamy go. Dostał. Dobra, chcę go. On ma raczej typ latający. Może nie bijmy Thunder Shocka, bo to może być za mocnym. Dawaj kilka tak. A to znowu jest silenie. No dobra, będę obijał z tego. Co, czemu nie może atakować? Co tu się dzieje? Flamigo! Copycat! Dobra, to mi raczej nie zrobi wielkiej krzywdy. No to coś tam bierze, ale nie jakoś specjalnie dużo. Dobra, raz jeszcze. Co, znowu będziesz mi z kilka tak ubił? Dobra, poczekajmy, jeszcze raz uderzymy. Tylko, że... Dobra, nie uderzajmy. Rzucę Pokébola z myślą, że powinno się udać. Zaraz się zresztą przekonamy. Chcę mieć go. Chcę mieć swojego Flaminga. Bardzo łatwa nazwa, przynajmniej do zapamiętania. Flamigo. Jest on nasz. Tak jest. Bardzo dobrze. On chyba oprócz typu latającego ma jeszcze jeden typ. Flying Fighting. Bardzo fajne połączenie. Podoba mi się. No i nazywamy. Dzisiaj pierwsza jest Agucha, więc... A jakże? O, dlaczego? Zawsze nie kasuję, zawsze zapominam. Dobra. Już ogarniamy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze wiele nowych Pokémonów. Oby. Kapitan Flamingo. Tak jest. Odpicuj motor. No, odpicuję. Dobra, Flamingo jest naszym nowym Pokémonem. Tak, zastanawiam się, na jakie my mamy typy przy sobie. Elektryczny, ognisty, robaczy, normal. On był... A Radar jest... Radar ma jaki? Elektryczny też? Nie, on ma fery, przecież nie elektryczny. Coś mi się pomyliło. Dobra, na razie damy zamiast Woopera. Przydałby się Pokémon latający, co prawda pewnie nie mogę go używać, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, tam jest TM, do którego na razie się nie dostanę, więc omijamy go sobie. Kolejny Flamigo, natomiast ja bym... A nie, zaraz! Tu jest rajdzik! Ej, no to w takim razie, jak tu jest rajdzik, to co tam jest? To jest chyba jakiś... A to jest inny rajdzik, prawdopodobnie. No, Wooper! Co mnie atakujesz? Ojejku, dlaczego? Mało udałeś, jak mało u? Jak mało? Chyba dobrze. A zepsułem coś? Te flamingi są z tych Pokémonów, co jak podchodzą do ciebie, to atakują jako pierwsze. O, dobrze wiedzieć. A co, z topką się coś zepsuło, czy nie? Czy ja nie wiem, czy nie wiem? Jak to jest? Nie wiem, ale się dowiem. Czekajcie, w ogóle podleczmy się. A, nie boxes. W ogóle fajnie, że teraz jest od tych, wiecie, paru gen możliwość zmiany Pokémonów w każdym momencie, a nie, że do boxa czekamy nie wiadomo jak dużo. A, za dużo, nie za mało dałem. Kurde. Oj, zdarzy się każdemu. No każdemu się może zdarzyć. Dobra, dawaj Potiona. Nie tak. Dobra, dawaj dla niego. Zobaczymy. Teraz po 25. Ale w sensie, że topka nie odświeżyła się, czy o co chodzi? Bo nie wiem. Wiecie, topka cały czas przechodzi na żywo, więc nie zawsze jestem w stanie się obejrzeć, niestety. Ale ogarniemy jak coś, bo teraz kolejny, jak chyba, biorąc pod uwagę też superchaty, będzie Kamil, coś, jeżeli się nie mylę. Leczyć poki możesz używając na pazie. Tak? Ale nie, to się włącza to, jak to klikam. Nie wiem. A, chodzi ci o to, bo że tobie nie pokazuje... Ej, rzeczywiście. Nie wiem, dlaczego nie pokazuje... No nie wiem, zaktualizujemy tą topkę. Coś jest... Znaczy, no, odświeżymy. Ona się odświeża, czy nie?
Powinno, nie wiem. Coś się popsuło, no ale dobra, będziemy jak coś pamiętać. Dobra, lecimy, słuchajcie, na razie na pierwszego mojego w życiu rajdzika. No niestety tutaj pewnie nie doskoczę, więc nie ma nawet co się oszukiwać, że przejdziemy. O, a one już będą mnie atakować? No, tak jakby chciały mnie zaatakować. Na wodzie nie ma nowych poksów, natomiast... O, proszę, od razu mamy informację, że dotarłem do obszaru, do którego chciałem dotrzeć. Dobra, wyjdziemy sobie z rowerka, no i od razu idziemy na rajda. Chyba zadziała, oby. Zobaczymy. O, jest w ogóle 500 lajków, dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Kotek Puszek, bo ja każdy jej pierwszy shiny Pokémon, którego trafiłem w tej grze, był Makuhita. O, proszę. No i ja mam nadzieję, że w końcu trafię, no bo słyszę, że dużo osób trafiło tam. Może i dla mnie będzie to szczęście, no zaraz zobaczymy. Czekamy na kodzika, tak jest, moi drodzy. Pamiętajcie, kto ma mnie w znajomych, to musicie szybko dojść do rajda. I kto pierwszy, ten lepszy oczywiście. To co, podchodzimy. Terra Raid Battle. Okej. Jeszcze nie wiem... Będę miał na tego Wigleta. Ej, chcę go, chcę go. Dobra, challenge as a group, challenge alone, change your Pokémon. On miał chyba typ wodny? Dobra, to damy, żeby jako grupa. Invite friends with a link code. Tak jest. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś będzie chciał na żywo dojść do rajdzika, to ma taką możliwość. O, i macie link kodzik, tutaj ja go nie wpisuję, on się tworzy automatycznie, czyli KHRV02. Okej, zobaczymy. Trawiasty Tera? A no tak, no bo to w sumie jest takie, dobra, to czekajcie, to może dajmy sobie po prostu Fuecoco. Okej. O, Radar pierwszy tutaj już, jak zobaczcie, wow, ma jakiegoś ciekawego Pokemona, którego ja jeszcze nie znam. Zobaczymy, damy chwilę, żeby każdy mógł dołączyć. Okej, okay. UD Radar, Lotl oraz Arjen. To jest nasza, słuchajcie, ekipa na pierwszego rajda. Tak więc jesteśmy gotowi. Lotl już jakiego tutaj poksa używa, jajku. Ciekawie się dzieje. O, siema.pl, witam serdecznie. To mój shiny, a to jest shiny, lol. Dobra, klikajcie ready, steady go i lecimy. Siema, Jutank. Dobrze, jesteśmy gotowi na pierwszego rajda, tak więc nie czekając długo, lecimy. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. Jak to będzie z tym wykonywaniem rajdzików. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, okej. Wow. Ma kwiatuszka na głowie. Czyli będzie tym roślinnym. O kurde, ekipa porządna wleciała. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zepsuję mojego pierwszego rajda. oby. Dobra, dawaj. Ej, co tu się dzieje? Jeszcze nie zdążyłem. Dobra, szybkie to było. To było szybkie. To było bardzo szybkie. Łapiemy oczywiście. Łapiemy. Ciekawe, czy się złapię. Dawaj go. A to szybki rajdzik, a to szybki rajdzik. No ale te początkowe rajdy pewnie takie będą. Nie oszukujmy się. Jejku, ta animacja lotu Pokebola interesująca. Wiglet tam w ogóle balansuje sobie. Czemu by nie? Jest! Mamy nowego Pokemona. Ale zdobyliśmy dużo przedmiotów. Bardzo fajnie. No to był jednogwiazdkowy rajdzik, więc wiecie, nie ma czego się spodziewać znowu po tym niesamowitego. Super. Zaraz sobie go zobaczymy oczywiście. Pana Wigleta, bo Wiglet normalnie tutaj ma oczywiście ten Terra type roślinny, ale on był chyba normalnie wodny? Tak, jest wodnym normalnie Pokemonem. To jest taki, wiecie, bardzo mocno Pokemon podobny do rzecz jasna Wigleta. Natomiast on jest wzorowany na takich zwierzątkach. No właśnie podobnych, tak jakby na żywo wyglądają bardzo podobnie. Natomiast spoko, Garden El Pokémon. Super, w końcu coś wodnego, bo w sumie wodnego jeszcze nie miałem. Nazywamy. Tutaj w ogóle Piotr Szer, dziękuję bardzo, super czacik, pozdrawianka serdeczne. Dziękuję. Tu jeszcze widzę, że jak podam mój friendcode pod zapisem tego streama, to zostaniesz moim switchowym przyjacielem jak najbardziej. Jak coś, to proszę podawać. To sobie to ogarniemy, ale to już po streamie na spokojnie. Niezłe fatality, dokładnie.
Dobra, słuchajcie, teraz biorąc pod uwagę też super czaty, to kolejny będzie Kamil Sasin, jeżeli się nie mylę. Jaki opis wygląda jak Diglett? Taki opis, wszystko się zgadza. Nie wiem, czy Kamil będzie zadowolony z Wigletta, mam nadzieję, że tak. Mam taką nadzieję. On jest fajny, tak myślę. Myślę, że będzie bardzo dobry do teamu i w ogóle. Wytrenujemy, wyewoluujemy i będzie super. Od razu mówię, że on ma fatalne HP. Domyślam się, ale pewnie jest szybki i ma mocny atak. Przynajmniej obstawiam, że podobnie jak Diglett. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy. Diglett wygląda cudnie, no wiadomo. Dobra, teraz. Dobra, na razie. Który on ma poziom w ogóle? Ej, to jest dobre pytanie. Tak, żeby wiecie, mniej więcej te poziomy się zgadzały. Kurczę, nie widzę. Dobra, zamienimy jednego Pokemona Kamila na drugiego. Okej, bo chyba nie było informacji o poziomie. Tam od razu kilka Wigletów było pokazanych. Dobra, zaraz zobaczymy. 12. To nawet nie tak źle, słuchajcie. To nawet nie tak źle, jak widać, myślę, że będą opłacalne robienie tych rajdów, jeżeli mamy zdobywać takie fajne Pokemony. Od razu uzupełnić dość mocno nasz team. Natomiast oczywiście ruszamy tutaj, dobra, tak między... Brakuje mi tego, nie wiem, być może kiedyś będzie można było szybciej przemieszczać się na Miraidonie, nie mam pojęcia, byłoby fajnie. Bo na razie, fajnie, niby szybciej oczywiście niż na piechotę. Ale chciałbym troszkę szybciej. A co to będzie za nowy rajd? Słuchajcie, to będzie chyba rajd na... O, patrzcie, kogo tu mamy! Druga moneta już! Ani nawet razy 5. Ej, dobrze, zbieramy. To jest lodowy czy wodny? Wow, to jakaś nowość również. Ej, dobra. Lecimy oczywiście. Chcę złapać kimkolwiek jest ten Pokémon. Bo to musi być jakiś nowy Pokémon, zdecydowanie. Słuchajcie, chyba. A może to nie jest nowy? Kurczę, on jeszcze może przypominać, to jest w ogóle typ flying jednak. To Skido mówicie? Myślałem, że to ktoś inny będzie, nie wiem. W każdym razie dołączajcie. W sumie może być Skido. Przekonamy się, Scody, Walter. O, Walter już ma ewolucję nawet, proszę bardzo. Dobrze wiedzieć. Koza, czy to jest ta koza z szóstej geny? Okej. Dobra, to w sumie nie wiem, czy będę go łapał. W sumie nie wiem. Dobra, lecimy. No tak czy siak warto te rajdziki sobie robić, bo dostajemy przedmioty dające expa, a więc czemu nie? Niech będzie. Okej, drugi rajd. I ten Pokémon to jednak... Tak jest, Skido, o mój Boże, on ma te balony. Czyli oczywiście jego Tera-type jest... Ciekawe poksy. Jego Tera-type jest latający. Coś czuję, że znowu ta walka nie będzie trwała za długo. Przekonajmy się. O, tutaj uśpienie to w ogóle tak jakby każdy używał ciosu w tym samym momencie. Dobra, tym razem nie zszedł na hita. O, widzicie, wcale nie taki łatwy do rozwalenia. Thundershock, mamy w ogóle ograniczony czas, w którym walka może trwać, no ale dobra, no jak Jolteon walnął. Jak Jolteon walnął, to walnął. Okej. Dobrze. W sumie dowiecie, możemy sobie go złapać. W sumie niech będzie do teamu. Zawsze trochę tego Pokédexa sobie podreperujemy. No w końcu to jest jedno z naszych zadań również, żeby oczywiście tego Pokédexa skompletować. Więc czemu nie? Łapanko musi być. Tylko ciekawe, czy jest 100% szans na złapanie. Obstawiam, że nie. Chociaż tych pierwszych gwiazdkowych to oczywiście, że będzie łatwiej. Dokładnie. Skido zarejestrowany w naszym Pokédexie. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i cóż. Zobaczymy, co dalej nas będzie czekać po drodze. Ho?
O, jest, proszę bardzo. Na razie natomiast, słuchajcie, będę oczywiście trenował głównie te Pokémony, które są z 9. generacji, żeby pokazać jak najwięcej nowości, a nie Pokémony, które wszyscy dobrze znacie. Dlatego jak będę łapać jakiegoś właśnie Pokémona, który już był, to na razie sobie go nazywać nie będę. Po prostu one fajnie, że do Pokédexa wchodzą, natomiast szukajmy głównie nowych Pokémonów. O, a tutaj coś mamy. O, proszę bardzo, kolejny. A się schował, skubaniec. Proszę bardzo, Kamin! Już słyszałem, co mówiłeś, bo grałem w Gothica, a streamu mam włączonego w tle, ale może być ten Pokémon. No, no i porządnie. To się cieszę, dziękuję. A widzicie, coraz więcej tego zdobywamy. Awakening, super. Tam Drowsy. Tam jakieś w ogóle przedmioty na kolumnach. No to jeszcze za wcześnie, żebym mógł się udać w takie obszary. No, za wcześnie. Ej, dobra, słuchajcie. Musimy sobie włączyć mapkę. I no właśnie. I zorientować się, gdzie ja powinienem iść teraz. Kurczę. Ej, tutaj mamy lidera roślinnego. Może na niego pójdziemy. Bo tutaj są miasta. No tak. Z jednej strony tak, ale ja nie miałem możliwości. No wiecie, chciałbym pójść no albo na roślinnego, albo na robaczego. To może na roślinnego pójdziemy. Ale zaraz. Bo ja to jakoś... Przecież nie, ja to źle... Nie, źle patrzę. Ja nie jestem tutaj, tylko... Chwila, muszę się ogarnąć na mapie. A co tutaj mamy? A, to jest to Starfall Street. Jejku, na razie się gubię kompletnie na tej mapie. Masakra. No ale bywam. Zobaczymy. Czekajcie, no zastanawiam się, gdzie powinienem iść, bo ja tutaj na razie dużo miejsc jest niestety zablokowanych, jeżeli chodzi o dostęp. Przynajmniej tak mi się wydaje. No tak, byliśmy tutaj, poszliśmy sobie gdzieś tutaj, a w ogóle czekajcie. Rotate. A, mogę sobie odwrócić mapę nawet, i bardzo fajnie. Ogólnie tutaj jest jakiś most, więc myślę, że spróbujemy przejść tym mostem i kierować się do lidera roślinnego. Dobra, tutaj sobie wybierzemy to. Zobaczymy. No dobra, tak więc lider roślinny będzie na naszym celowniku. Tylko teraz pytanie, jak tam się dostaniemy do niego, czy droga będzie łatwa? Aspilberry, okej. No i liczmy na to, że spotkamy jakieś przy okazji nowe Pokémony. Ej, co to za brama? A do czego to służy? Herain lies sealed the ruinous tablets. Na razie to dziwne miejsce jest zapieczętowane, więc no chwilowo muszę się powstrzymać zanim przejdę, pójdę sobie gdzieś tam dalej. No cóż, pozostaje nam czekać. Natomiast widzicie, okej, tutaj mamy od razu na mapie widoczne, że no nie możemy sobie przechodzić tak jak sobie, wiecie, chciałbym. Nie ma takiej opcji. Musimy znaleźć jakiś przejazd, jakiś most, bo tam powinien być chyba most i takie no, przejście między skałami. Mam nadzieję, że takowe znajdziemy. O, nie. Stój. No, możesz skakać, czy nie możesz? O nie, cóż ja zrobiłem. Wow, wyszedłem z tego żywo. To najważniejsze. Dobrze, że się udało. Exp Candy, super. Dobrze, niech to wlatuje. To być może dzisiaj... O, Psyduck, uciekaj mi stąd. To być może jeszcze dzisiaj zobaczymy... Zobaczymy ewolucję. A nie, jejku, myślałem, że to jakiś nowy Pokémon, a to trener tam stoi po prostu, lol. No nic, dobra. Nie, to jest Oricorio. O, a tu mamy TMA, mam nadzieję, że jakiś cenny. Rock Blast, no i to już jest coś fajnego. Bardzo dobrze, może być Rock Blast. No i liczmy na to, że jak tak będę sobie, wiecie, przemieszczał się, to spotkam w końcu jakiegoś shiny. Któż to wie? A tutaj trzeba naprawdę sporo pojeździć, zanim trafimy w jakieś nowe miejsca. Fajnie, że jak zbieram przedmioty, to nie muszę się tak typowo zatrzymywać, tylko mogę to zrobić w ruchu. To jest na pewno... O, ciebie mam. To jest na pewno zdecydowanie fajne. Cherryberry, super. Czekajcie, bo tu już do Najci wleciał, widziałem, Anvin. Powinieneś wrócić do szkoły i przejść przez odpowiednią bramę. Aha, na tej zasadzie, no niby tak, ale nie, no teraz to już chyba dotrzemy, tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy, czekajcie, pokażcie mapę.
Jakoś dotrzemy, słuchajcie, zobaczcie. Muszę jechać tędy. Tu jest jakiś gąszcz, ale mam nadzieję, że dam radę przez niego przejść. Pojedziemy sobie jakoś tutaj, 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 tu. A... cholera, nie. A nie, tutaj będzie przejście. Tutaj, 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 tutaj. Oj, proszę bardzo, wjedziemy w te obszary. A potem będzie tutaj lider. Czyli idę, wydaje mi się, w miarę dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tiemy się powtarzają, się trafił 3 razy Swift. No, bo pewnie jest ich sporo na mapie, a sporo wszystkiego w ogóle. Wiecie, co chwilę jakieś przedmioty rozstawione. Co my tu mamy? Antidotum, okej. O, tam jest jakaś, słuchajcie, stacja i bardzo dobrze. To znaczy, że wracamy na właściwe tory, jeżeli chodzi o jazdę. Bardzo dobrze. A to nie jest to Los Platos, w którym byliśmy? Czy to jest jakieś inne miasteczko? Nie, możliwe, że to może być Los Platos. Dobra, chwila. Orientujmy się na mapie oczywiście. Jak to wygląda? Czy ja dobrze skręcam? Ojejku, tak ta mapa czasami odwracam, że ja potem sam powiem wam, że na razie muszę się przyzwyczaić do mapy. Bo mam z tym małe problemy. Dobra, no wydaje... Przejdę, nie przejdę tędy. Zaraz jestem tutaj, to tak jakby powinienem się cofnąć. Ale nie wiem, czy mogę przez to przejeżdżać. Nie no, chyba mogę. Masakra, zgubiłem się. Takie rzeczy mi się w Pokemonach nie zdarzały, słuchajcie. Są ścieżki, żeby nimi chodzić. Skoro tak mówicie, dobra, ale ta ścieżka doprowadzi mnie prosto do miasta z powrotem, tak, bo to jest Los Platos. Cholera. Dobra, będziemy szukać, słuchajcie, kiedyś gdzieś przejdziemy, mam nadzieję, że dojdziemy. Dobra, to wrócimy na razie do miasta. Być może jest to rzeczywiście sposób na życie. No bo tą ścieżką już się oczywiście przemieszczałem swego czasu. Natomiast to nie jest wszystko takie proste, jak się wydaje. O, właśnie, zobaczcie, tam jest jakaś stacja. Dobra, trochę sobie skrócę drogę. O, tam jakieś kolejne rajdy się świecą, ale nie wiem, czy jest sens skracania drogi. Czy tutaj w ogóle będzie przejazd przez to możliwy? Dobra, tutaj jest dalej, te pajączki wszędzie sobie chodzą. Tak jakby tam jest możliwość jakiegoś wyjścia. Ej, a ty? Czy tu w ogóle trenerzy zaczepiają mnie na drodze? Chyba nie. Tu działa na takiej zasadzie, że nikt mnie nie zaczepi, póki z nim nie porozmawiam. No dobra. Z jakimś pracownikiem w ogóle. Co ty tutaj robisz? Co ty tu pracujesz? Tu nie ma co robić. O, jeszcze walka dwóch elektrycznych Pokemonów. O, jak to zmniejszenie ataku? Najgorzej. Dobra, zmienimy Pokemona. Dobra, niech wejdzie nasz starter Fuecoco. Fajne jest to, że wiecie, toczymy sobie walkę, jakieś tam poboczne Pokemony, które sobie przechadzają się, patrzą się na nas, co nie? Tak obserwują tą walkę. Który ty masz poziom? 7. O! A użyjmy tego. Zobaczymy, mam nadzieję, że wiecie. Mam nadzieję, że siła tych ognistych ciosów od razu też dość mocno wzrasta. Zresztą zaraz się przekonamy. O Boże, ten świecznik na głowie. Jakże to ciekawie wygląda. Dawaj, Sembera. No. Balon. Wow! No ej, no siła to naprawdę wzrasta, przyznaję. Zdecydowanie mocniejsze niż się spodziewałem. Brawo. I szefu dostał 12 level. Cudownie. Uczy się Bajta. On się uczy? Tak, na pewno on. Dobra, zamiast Lira, ewidentnie. Super. Bajt jest bardzo fajnym ciosem. Potem pewnie będzie crunch, ale na razie Bite mi absolutnie powinien wystarczyć. No, jesteś dumny, że wygrałem. Też się cieszę. O, i pieniążki. Dokładnie. Ale coś strasznie długo trwa ta rozmowa po walce. Zdecydowanie. Siema, Judy, jak dzionek mija? Ja gram w Pokémon X na PC. O, proszę. A Pokémon X też ciekawe. Natomiast no, u mnie bardzo dobrze, słuchajcie, dzionek mija. Nie narzekam. Natomiast z tego, co mówicie, muszę wrócić się do miasta, więc tak też zrobimy. Dzięki wielkie za wsparcie. Dobra, to co, słuchajcie? Co? Wracamy, zobaczymy. Być może rzeczywiście powinienem wybrać lepszą bramę. Chociaż, czy tam będą te bramy? No nie wiem, zaraz zobaczymy wszystko.
Obstawiam, że w momencie, w którym będzie można latać na naszym Mirajdonie, to też dużo się wtedy zmieni i powinno, wiecie, być od razu znacznie to przemieszczanie się łatwiejsze. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Na razie kierujmy się dalej. Game Freak mistrzami optymalizacji nie są. Dokładnie. Ej, dobra, czyli czekajcie, musimy znaleźć inną mapę, no i... Znaczy mapę, Boże, bramę. A mogę tutaj też sobie włączyć mapkę? Na razie jestem, słuchajcie, ten świat jest ogromny i człowiek się w nim gubi. Zaraz, bo to było wyjść do Los Platos. Ja chcę wyjść tutaj. Tak, chcę iść do tej bramy. Przy okazji zrobimy jakieś rajda, więc idziemy w tym kierunku. Do której streamek? Stream, słuchajcie, do 21. Natomiast na razie... O, Magikarpie, proszę bardzo, a jak żeby inaczej. Na razie lecimy. A, możesz używać szybkiej podróży po tych stacjach, ale dopiero jak jakąś odwiedzę, rozumiem, tak? Na takiej zasadzie. Że dopiero muszę jakąś odwiedzić, żeby się odblokowała, czy od razu mogę wszędzie. To byłoby dziwne. Tak mi się wydaje. Wchodź w interakcję z Pokécentrem, bo wtedy będziesz miał coś na zasadzie... A, czyli muszę wejść na fly, okej. Oj, coś dzwoni, co jest? Arwen. Tak, to ja. O co chodzi? Okej, tak, tam się właśnie kieruję. Stonecliff Titan. O, on już by chciał, żebym tam się udał do Tytana. Ej, wiesz co, ja jestem chyba jeszcze nieprzygotowany na walki z Tytanami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast, no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie przejdźmy przez to i tak jak mówiliście, będę odwiedzać te Pokécentra, będę zagadywał, żeby rzeczywiście ta szybka podróż była odblokowana, no bo to ułatwi mi życie. Zdecydowanie. Zdecydowanie życie będzie znacznie prostsze. Tu mamy rajdzika od razu, tak na starcie. Ciekawie, w ogóle przedmiot za przedmiotem. Jakieś Rookie D, fajnie, to jest zupełnie nowy obszar, więc pewnie będziemy spotykać też nowe rodzaje Pokémonów. Już jakieś tutaj, zobaczcie, Makuhita. I wleciałem w biednego Rookie D. Wybacz mi, ale w sumie jak już jesteś, to potraktuję cię Thundershockiem, żeby troszkę się wzmocnić przy okazji. Power Trip, okej. To za dużo nie robi, a jak żeby inaczej, dawaj jeszcze raz. Thundershock, pięknie, dobrze. A ta Makuhita takie, co tu się dzieje? Dobra, ładnie expimy. Chwileczkę, co my tu mamy? Potion. A w ogóle poświęćmy chwilę. Ej, tam jest nowy Pokémon. Ej, dobra, idę go zaraz złapać, ale zanim pójdę go złapać, to w sumie z rajdów dostałem Exp Candy. A na przykład mogę go użyć na moich, na przykład na razie najsłabszych Pokémonach? Na przykład dać mu 3, ile dostanę Expa? 12 poziom. Nice. W sumie warto będzie wbić mu chyba jeszcze jeden poziom, bo wtedy powinna być ewolucja. Tak mi się wydaje, że on chyba na kolejnym levelu ewoluuje. Dobra, tego się na razie nie ucz. Dobra, okej, niech będzie. Na bogato, proszę bardzo. Okej, czy to będzie pierwsza ewolucja? No przekonajmy się. Nie! Kurczę, myślałem, że on na 13 ewoluuje. No dobra, no to jeszcze sobie poczekamy. Ale zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, moi drodzy, nowy Pokémon. Tego nie znam, więc na pewno jest z 9 geny. Tylko może wybierzmy sobie... No, kto to byłby dobry? Coś czuję... Ej, on ucieka! Wracaj mi tutaj, no. Dobra, dogoniłem. Co to jest w ogóle? Nakli, ej, on na 13 level, no to... Dobra, double kick. Jest super efektywny. Tak czułem, tylko gorzej jak walnie mnie jakimś kamiennym ciosem, to ja też dostanę całkiem sporo. Oj! Dobra, Agu, trzymaj się, musisz jeszcze go trochę osłabić. Jeszcze jeden double kick i damy radę go złapać bez problemu. No może nie bez problemu, ale liczę, że się uda. Dobra, dostaję równo. No i co, smackdown? Nie, matshot na latającego? Okej, okay, to raczej średni pomysł, ale okej, dla mnie dobrze. Okej, rzućmy Pokébola. Mam nadzieję, że będziesz pierwszym złapanym Pokémonem na tym obszarze. I raz... O, proszę bardzo. A, uciekł, cwaniaczek, a uciekł. Au.
Niestety Agu przegrywa, ale no miała ciężko z Pokemonem, który bije super efektywnie. Nie ma co się dziwić. Dobra, w takim razie niech wejdzie Wiglet. Nie odpuszczę cię, kamyczku, nie odpuszczę cię. Wiem, że Wiglet nie jest zbyt dobrym tankiem, natomiast liczę, że tym razem już nic nam nie zrobi. No i nic nie robi, pięknie. Kolejny wpis, Nakli. Nakli, zapamiętam sobie tą ksyweczkę. O, proszę bardzo, ekspimy. Uuu, jeszcze bajcik zawsze na propsie. Jak jest możliwość gryzienia, to dajemy. Tadam. Tak jest. No i co? Pokemon tylko o typie kamiennym. Dobrze, nazywamy. Czekajcie, kto teraz będzie kolejny? Aha, przeskipowałem, super. Czy można tutaj w tej grze, tak jak w Legends Arceus, nazywać w każdym momencie Pokemona, czy nie? Czy będę musiał złapać kolejnego Nakliego? 200 IQ, zaraz się dowiemy. Nie da się! Chyba nie da się, prawda? A może da się gdzieś tam dalej? Brawo. Dobra, chyba sobie złapię jeszcze jednego. Może ten ma fatalną naturkę. Jaką masz naturkę? Kurde, dobrą. Zwiększenie defensy zamiast speedam. Mówicie, że check summer i będzie możliwość? Czekajcie. No zaraz zobaczymy. Okej, no i... A, jest change nickname. Super, dobra, czyli jest taka możliwość. Wspaniale. Dobra, jak można, to można. Dobra, czyli czeka... Czemu... Aha, bo ja daję o jedno cofnięcie za dużo. Okej, dobra, i dlatego to był mój kluczowy problem. W ogóle, Jeleń, dzięki wielkie za wsparcie. Okej, tylko jeszcze czekajcie, żebym się nie pomylił, bo jeszcze Bobo donatował, a rzeczywiście nie wiem dlaczego. On nie pojawia się w topce? Dalej tak... A nie, pojawia się, jest. Czyli teraz kolejna Jeleń, potem Bobo. Okej, dobra, czyli się przynajmniej naprawiło. Dobra. Mamy kamyczka, czemu nie? Czemu nie? No i liczę, że jeszcze jakieś fajne kamienne albo ziemne Pokemony trafimy gdzieś w okolicy, byłoby dobrze. Dobra, gratuluję zostania Nakli. Bardzo fajnie. Natomiast... A ja tam coś... Nie, tam był to, dobra. Słuchajcie, podchodzimy do rajda. W ogóle rajd jest na fery. Fairy type. Czy to nie jest czasami Pokémon z Galar? Dobra, moi drodzy, dołączajcie do rajdu. Czy to nie jest ten... Snom? Ej, to jest chyba Snom. Dobra, dawajcie. Co tu się dzieje? O Boże, wodnego? Nie wiem, czy trafię, bo jestem teraz na pustynnych obszarach. Rafał, dziękuję. No może będzie coś kamiennego, zobaczymy. Co tu się dzieje? Bobo, Rafał, dziękuję wam bardzo. Radar już pierwszy. Ja się wcale nie dziwię, że Radar od razu wbił do rajda. Słuchajcie, on uwielbia Snoma i jego wyższą formę, więc nie dziwi mnie to kompletnie. Przez który na twoim filmie randomowy wyznać gry Pokémon 3DS nie działa. Nie wiem, jak ja go używałem, to działał, więc nie mam pojęcia. Nie wiem, u mnie działał. Radar, Lothar oraz szefu jest, proszę bardzo. Dziękuję, Mateusz, na razie nazywam według topki, czyli będzie kolejny, chyba teraz będzie Rafał, potem Bobo, jeżeli się nie mylę. A potem lecimy dalej, no i nie wiem, ile złapię Pokemonów, bo to wszystko... O, czemu nie zaczynam? Bo to jest zależne, ile mi się nowych trafi. Okej. Snom. Snom jest Pokemonem z 8 geny, mimo tego, że to jest dość nowa gena. To tylko sobie go złapiemy bez nazywania. O, Rafał mówi, że lubi Snoma. Mówi, że Rafał, że chcesz? No spoko, jak chcesz, to mogę złapać Snoma. Spoko, no staram się, mówię, używać będę głównie z 9 geny, ale innych pewnie też. Jakie ma serduszko. No dobra. Dobra, dawaj z double kicka. Nie no, Snom jest fajny, nie oszukujmy się. Zresztą nie bez powodu znalazł się w mojej topce Pokemonów z regionu Galar. No, prawie. Jaki dziwnego Pokemona ma Radar.
No i co? Mamy to. Masakra, Snom nie miał za bardzo możliwości tutaj za dużo podziałać. Dobra, łapiemy, łapanką. Ta animacja jest bardzo ładna. Bardziej mi się, szczerze mówiąc, podoba niż rzucanie tego wielkiego pokebola w ósmej genie. Ale dobrze, mamy go. Tak jest. Nie zepsuło się. No i prawidłowo, no i dostajemy dużo... Ej, dużo exp candy dostałem. Fajnie. Warto robić rajdy, jak widać, naprawdę warto robić rajdy, a w przyszłości pewnie będą jakieś exp candy L albo XL, więc to już w ogóle będzie bardzo opłacalne. Zdecydowanie. No i Snom, czyli nasz wspaniały lodowy Pokémon wywołujący zamieć, już jest w naszym teamie. Ice Bug oczywiście połączenie, czyli połączenie, które też nie lubi ognia. on ma fajny Teratype, więc no, fery jest spoko, nie ma co narzekać. Odświeżaj topkę. Czy topka sama się odświeża, więc powinna działać, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że powinno wszystko być git. Tam na chwilę się rzeczywiście coś zacięło, ale teraz chyba jest ok. Dobra, Rafał jako Snom. Why not? Ogólnie 400 Pokémonów włącznie do złapania, więc zobaczymy. Ten ball wygląda jak Rasen Shuriken. Trochę tak. Jak będziesz go używał, to nazywa, jak nie, to nie. A, na tej zasadzie. No właśnie zastanawiam się, czy głównie nie używać z 9 geny. A dajcie znać, w ogóle nie, czekajcie, to zrobimy tak. Dajcie znać, czy uważacie, że warto używać Pokémonów z innej generacji. Czy używać tylko z 9 geny i tylko starszych, tych, które mają specjalne wersje. Tak jak na przykład Primeape tutaj ma coś nowego, Bisharp, wiecie o co chodzi. Więc dajcie znać. Tak, żebym po prostu, no właśnie, jak uważacie? Tylko z 9, według mnie tylko z 9. Używaj wszystkie geny, z 9 geny i nowe wersje. 9 gena, tylko z 9 geny. Tylko 9, nowe plus regenerarne formy. Z wszystkich tylko 9. No ogólnie większość mówi, żeby brać wszystkie, a znaczy 9. Dobra, zrobimy tak, słuchajcie. Niech będzie większość z 9 geny. No i te nowe regionalne, żeby nie było. Więc na razie Snoma nie nazywamy. Co też, to się niestety równa tym, że będę dość trochę ograniczony w łapaniu nowych Pokémonów, bo ich znowu nie ma 900, tylko jest ich 100. Natomiast no... Zobaczymy. Włączmy sobie mapkę na chwilę. Bo ja nie wiem, gdzie powinienem teraz iść. Jestem... Kurczę, ta mapa tyle razy się odwraca, że ja tego kompletnie nie ogarniam. Dobra. Kierujmy się w to miejsce. Gdzie to jest? Gdzieś tam daleko, dobra. Liczę na to, że znajdziemy jakieś fajne nowe Pokémony również. Awakening, a tutaj coś jest? Nie widać niczego. Oj, ten. Jego akurat nie lubię, jego nie chcę. Tu jakiś zing nam wpada. Coś było przez chwilę? Nie wiem, tak szukam, ale... O, w powietrzu coś jest, ale to chyba jakiś Pokémon, którego już również znamy. Dobra, więcej jakichś tutaj różnego rodzaju Pokeboli i tym podobnych. Dobra, zbieramy oczywiście. Nie no, przedmiotów to tu jest mnóstwo, to trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Dobra, lećmy więc dalej. Jakieś Jangusy. O, jest stacja Pokémon. To dobrze, to sobie ją zaraz odhaczymy, tak żeby rzeczywiście... Rozumiem, że obojętnie z kim będę rozmawiał, powinienem wtedy, wiecie, po prostu ją jakoś zaznaczyć i szybka podróż będzie działać. Ja przynajmniej tak to rozumiem. Zaraz zobaczymy. Przekonamy się, czy na mapie rzeczywiście... Bardzo ładnie, naprawdę podoba mi się tutaj, wiecie, to leczenie tych poksów. Natomiast zobaczymy, czy odblokowała się ta szybka podróż. Żeby mieć taką stuprocentową pewność. Okej. O, piękny skok, pięknie. Draco, jak będziesz pokazywać dla mnie, jak się do tego jakiejś nowej geny? No ja się staram się, ale widzicie, no zobaczymy, ile ich jeszcze znajdę. Nie dochodzą moje donaty. Nie wiem, bo na razie dochodzą inne, więc nie wiem, może to u ciebie jakiś problem, bo tutaj chyba działa, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie.
Bo dziewiąta dochodzi, a ja jeszcze tutaj nie połapałem wielu Pokemonów. Tutaj jest Titan Badge, okej, ale to chyba bym sobie miejsce jeszcze odpuścił. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy. Dobra, zaraz chciałem mapę. A, chciałem zobaczyć, czy ta szybka podróż. Tak, jak coś. Tutaj są tak. Tu jak jest to tak jakby skrzydełko, to jest szybka podróż chyba dostępna. Ja tak to przynajmniej rozumiem. Dobra, a w takim razie. O! Co się dzieje? No nie, znowu ktoś dzwoni. Kto tym razem? Znowu Arwen? No nie, no ten będzie mi znowu przypominał, żebym udał się na Tytana. Gościu, nie musisz do mnie dzwonić co 5 minut. Wiem, co robić. Nie, dobra, wiem, żeby mapę włączać jak coś. Spokojnie. Poradzę sobie, że tak powiem. Poradzę sobie. Kolejny rajdzik. A mogę od razu zobaczyć. O, to jest rajdzik na Pikachu na przykład. No dobra, przynajmniej wiemy od razu, na jakie Pokémony są rajdy. O, jak widzę, że jak zahaczę dane miejsce, to nawet dostaję związanego z tym expa. Dobra, liczę, że się nie zabije. Hejkus. Jest ktoś nowy! Idziemy. Idziemy, ej. Agresywny! Masakra! Bardzo agresywny, nie no, zatrzymał się. Ale niech będzie. Boom. Clove. Okej. Kurczę, ale on był. O nie, jeszcze zwiększa sobie. Zwiększa sobie obronę. Coś czuję, że niestety mój double kick może. No jest super efektywny. Ale no niestety wcale nie robi to takiego wielkiego damage'a, jakbym sobie życzył. W takim razie może zmienimy sobie na Wigletta. Użyjemy jakiegoś wodnego ciosu, mam nadzieję, że będzie to w miarę skuteczne. No i... że ten nasz wielki krab przegram. Rocktroll. Wow, Wiglet ma niesamowicie sobą obronę i to widać, strasznie. Dobra, dawaj Watergana. Jesteś szybszy i bardzo dobrze. Kurczę, ale on mało obrywa, on jest mocny. Rocktroll, ojej. Masakra, nie, nikt nie mówił, że będzie łatwo, czyż nie? Nikt nie mówił, że będzie łatwo, dobra. Szefu, wchodzisz. Wiem, że kamienne ciosy mogą ci sporo zrobić, natomiast Ember też może nie być wcale taki zły. Kurczę, on szybki jest, masakra, jak on nas tutaj masakruje. Aha, nie, to było jednak słabe, okej, dobrze wiedzieć. Błagam cię, użyj czegoś. Oho, Harden. Niedobrze, niedobrze, no Bite zadziała normalnie, ale on już dwa razy użył Hardena. Wow, robię mu tyle co nic, cudownie. Jest źle, Rocktroll trafia za każdym razem. Auć, boli. Boli. Dobra, w takim razie. Może uderzymy z Matshota. O ile w ogóle damy radę. Czy zdążymy? Nie wiem. Dobra, próbuj. Matshocik. Rock smash, ojej. Kurczę, i ciężka walka. Nie, to jest normalny, słuchajcie, to nie jest jeszcze Tytan. Nie. To jest normalny i on jest spory, zdecydowanie. Dobra, mam nadzieję, że uda się go złapać. I... boję się, że Pokeball to może być trochę za mało na niego. Chociaż... mamy to! Bardzo dobrze, super. Clove, tak się chyba powinno wymawiać jego ksywkę. No proszę, wszyscy bardzo ładnie ekspią. Tam detekcik wszedł, no i super. Tak jest. Pokémon tylko i wyłącznie o typie kamiennym. Przez chwilę, no tak, zawsze mi się coś myli, że on może mieć typ robaczy, ale nie, dobra, to jest tylko kamienny Pokémon. Warte zapamiętania, zdecydowanie. Natomiast czekajcie, teraz będzie Rafał, prawda? Nikt Rafała chyba nie przebił, więc teraz Rafał będzie. A widzisz, Rafał, to by się jeszcze udało, nie wiem. Mam nadzieję, że coś dzisiaj spotkamy. Ale zobaczymy. Tak, kolejny jest Rafał Sobczak, dobrze. Dobrze. Okej. Dobra. Chcę go dodać od razu do party, słuchajcie. Zdecydowanie, on jest mocny, jest wytrzymały. Wiglet na razie jest fighted, więc niech się zamienią tutaj miejscami. Bardzo dobrze. O, numer 249. No widzę, że takie tutaj bogate, jak chodzi o te wpisy w Pokédexie. Hasty Mint. Wow, tu minty od razu dostajemy. Ej, minty są niesamowicie ważnymi przedmiotami. Strasznie się cieszę, więc że je zdobyłem. Tam jest Kuska, tam jest jakiś Yangus. Natomiast nie wiem, czy warto gdzieś tam spadać.
Jejku, ja czekam na to możliwość latania, bo inaczej będzie naprawdę kiepsko. Tu jest jakaś wieża. Ale to nie wiem, czy to nie jest zadanie z tytanem, czy aby na pewno. Masakra, zobaczcie, te kraby są naprawdę duże. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Dobra, na razie może pojedziemy sobie w tym kierunku. Growlify. Nice. Oprócz tego makuhity oczywiście wszędzie gdzieś tutaj sobie hasają. Dobrze wiedzieć, tam jakieś kolejne rajdy. Ale no ciekaw jestem, czy znajdziemy coś jeszcze tutaj. Patrzcie, to jest chyba tytan, ale nie, na razie ominiemy go. Mam takie wrażenie, że biorąc pod uwagę siłę moich Pokemonów, mógłbym mieć z nim całkiem spory problem. Przynajmniej na razie. Dlatego chcę odblokować sobie możliwość szybkiej podróży do tego miejsca. Przy okazji liczę, że coś jeszcze znajdziemy. Tu jakaś większa mieścina jest. Masakra, Zniszczator, dziękuję bardzo. Co wy odwalacie? Masakra. Dziękuję, no mam nadzieję, że zdążę, słuchajcie, bo max do 9 dzisiaj gramy, ale może coś się trafi fajnego z rajdu. Dziękuję. I co my tu mamy? Te Starly. To ja nie chcę Starliego. Nie chcę Starliego. Tutaj jakieś Markroły. No tutaj... Nie, no nowości nie ma. Great Balla już zdobyłem. Fajnie, bardzo fajnie. Icewind, może być. No dobra, tylko tak w sumie przez to, że spadłem. Haha. Teraz ciekawe, czy ja stąd jakoś wyjdę, a zamiast iść w górę, to jeszcze idę bardziej w dół. Ej, co to jest? Moi drodzy, to Dunsparce! Ej, to... Co się stało? Ja go słyszę gdzieś, tak jakby. Halo, co... Gdzie on jest? Ej, słyszę tak jakby coś. Jakby się coś świeciło. Gdzie on jest? Dunsparce! Gdzie jesteś? Dlaczego się świeciłeś? Ej... Jak to zniknął? Ej, nie kumam, słuchajcie. Co się stało? Czy on zniknął na... Jest to chyba niemożliwe. On miał inny teratyp niż normal. Aha! Ej, ale gdzie on jest? Tam go gdzieś słyszę. Nie wiem, gdzie go słyszę tak właściwie. Słyszę tak jakby takie lśnienie. Tak bym to określił. Ale Zniszczator to jest jakiś, powiem ci, znak. Chcesz Pokemona i nagle pojawia się Dunsparce. Ja bym ci go złapał, powiem ci. Natomiast... nie wiem. Zniknął, ale dlaczego zniknął? Masakra, nie ma go. No dobra, chyba muszę sobie Dunsparce'a odpuścić. Gdzieś mi uciekł. Smutek. Czy on miał inny teratype? Rozumiem. Okej, czyli to na takiej zasadzie działam. Dobrze wiedzieć. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Nie wiem, zniknął. No to tu go raczej już nie znajdę. Masakra, wjechałem w jakieś pagórki i w ogóle dziwne miejsca. Teraz bądź mądry. O! Może i ten nie ma innego teratypu, ale trafił się Dunsparce. Ale pamiętajcie, że Dunsparce'a chcę złapać, bowiem... Ej, on ma 17 level. Bowiem Dunsparce w tej grze ma specjalną nową formę. No dlatego próbujemy, oczywiście, że próbujemy. Łapiemy go. Może kiedyś trafimy jakiegoś fajnego z teratypem. Kto wie, mam nadzieję. O ty kurcze, paraliż na mnie stosujesz. Dobra, spokojnie, Dunsparce. W końcu docenili cię, w końcu dali ci nową wersję. Dlatego nie garćmy tym. Ojej, co on mi tam obniża? Obronę. Dobra, tylko żeby paraliż nie wszedł. Dobra, pięknie. Raz. Agu, dawaj, pięknie. Myślę, że w zwykłego Pokebola powinien się złapać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Pokeball, leć. Uda się, czy się nie uda? Dobre pytanie. Nigdy bym nie pomyślał, że z takim zaangażowaniem będę łapał Dunsparce'a. Ale udało się. Bardzo dobrze. Ile doświadczenia wleciało. Nice. Spoko, Wing Attacku się uczy. O tak, Wing Attack jest bardzo mocny. A na starcie to już w ogóle cudowny cios. Bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. Ja tam się cieszę, słuchajcie. Ja się cieszę z Dunspersa, jak najbardziej. Land Snake Pokémon. Dobra, zniszczator. Normalnie powiem ci, że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że zdonatowałeś i trafił się akurat on. To jest przeznaczenie, zdecydowanie. Masakra. Dobra, na razie go do teamu nie dajemy. W ogóle będę musiał jutro przed streamem, bo jutro raczej stream będzie, trochę te moje poksy podtrenować. Nawet powiedzieć, że trochę to mało powiedzieć. Kurczę, tutaj znowu jakieś... Nie, wiecie co, zrobimy na takiej zasadzie. Nie no, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj chociaż złapię jednego. Czekajcie, gdzie ja tutaj miałem tą szybką podróż? Jestem bardzo blisko już. Przecież ja przed chwilą mijałem... Ta mapa strasznie mnie myli, szczerze mówiąc. A tu ja nie byłem? Gdzie ja byłem? Przecież ja mijałem jakieś to... a tutaj byłem. Dobra, wrócimy się troszeczkę, ale może dzięki temu jakoś wyjdę. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Judy mam dwugwiazdkowy rajd na poka, którego po Evo jest gra z Firecap, co się nazywa. Znaczy wiesz co, Radar, na razie może nie, bo bardziej bym chciał, mówię, samemu znajdować rajdy, ale może w przyszłości, jak będzie mi brakować, to będę już tak typowo dołączał. Ale na razie niech będzie, wiecie, że samemu trochę poeksploruję. Zobaczymy. Dobra, przejdziemy się jeszcze. Nie wiem, słuchajcie, czy jeszcze zdążę coś dzisiaj ogarnąć. Chciałbym. Natomiast tak, w tamtą stronę miałem zmierzać. Dobra. Tak więc jedziemy. Tylko tym razem nie będę zbaczał. Stuntler. Okej. Seviper. Dobra, jednak zbaczam z trasy, bo tu są jakieś fajne Pokémony. Może znajdziemy coś nowego. Byłoby spoko. Stuntlery na pewno chodzą. Okej. Ciekawe, czy Stuntler tutaj ewoluuje w tego... w tą nową formę znaną z regionu Hisui. Nie wiem, nie wiem. Natomiast mamy tutaj... Nie, zaraz, to tu rajdzik był? Gdzieś tu się coś przed chwilą świeciło, czy... Tam jest jak... A nie, to już tutaj, to już byłem, bo to się nie... Znaczy byłem? Chyba tak. Dobra, nieważne. O, tam coś jest. Dobra, jedziemy. Są hisuiańskie wersje. O, w sumie hisuiańskie wersje bym używał. Ej, tam jest rajdzik. Masakra, w tym kanionie idzie, słuchajcie, się pogubić naprawdę. Póki nie nauczymy się latać, to naprawdę chodzenie będzie strasznie problematyczne. I to chyba nie powinno nikogo dziwić. Dobrze. Zobaczymy, liczę, że znajdziemy tutaj... A to jest znowu Dunspers. Lol. Czyli Dunspersy siedzą w dziurach. Dobrze wiedzieć. Co to jest za typ Tera? Trujący? To jest chyba trujący, prawda? Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Masakra, czaszkę ma. Najbardziej przerażający Dunspers, jakiego w życiu widzieliście. Poison Tail. Ewidentnie trujący, ewidentnie. Ała. Dobra, nic się nie dzieje, dawaj go. Dobra, jeszcze raz walnij. Aj, paraliż, niedobrze. Dobra, raz jeszcze Wing Attack, Flail, co mi tu z Flaila wchodzisz? Dobra, myślę, że się zła... Czemu nie mam... A, czyli jak mają Teratype, to ja nie mogę łapać. Czyli ja muszę go chyba pokonać w walce, tak jakby. Dobrze to rozumiem? Chyba tak. Zaraz się przekonamy, pokonajmy go. Dobra, został pokonany, ten typ Tera mu dopiero spadł. I teraz mogę dopiero łapać. Okej, rozumiem. Czyli, znaczy, no nie pokonać, tylko tak jakby, no, znaczy, w sensie w sumie pokonać. Ma na czerwono HP, no i teraz łapanie będzie zdecydowanie łatwiejsze. No proszę. Pierwszy dziki Tera tak na dziko złapany.
O, czekajcie, czy tam będzie. Nie, jeszcze nie będzie ewolucji chyba. Jeszcze chyba nikt nie ewoluuje. O, Bagbajta się uczy. A to śmiało, ucz się, ucz się. Dawaj, zamiast stringshota, może być. Może być zdecydowanie. No i fajnie. Dobra, na razie. Potem sobie go nazwę, bo zobaczę, wiecie, jak już jest jeden dancer, to go sobie zostawiamy, a potem będziemy się zastanawiać, który ten typ mi się najbardziej przyda. O, i dostajemy całkiem dużo punkcików. Spoko. Jak znajdziesz dziwne wieże, to wejdź na nią, tam jest ciekawy Pokémon. Aha, spoko. Ej, a tu jest TM. Charm, ojejku. Słabiutkie te TM-y, coś mi się trafiają na razie, takie średnie. Jakieś dzikie makuhity. Dzikie, dzikie makuhity. A tu dużo Dunspersów chodzi. Dobrze wiedzieć. Skidoo. Nie no, masakra, słuchajcie, ja tu się po prostu dziwnie czuję, przemieszczając się po tym obszarze. Bo po prostu tutaj ciężko się chodzi gdziekolwiek. Póki co przynajmniej. Ej, byłem tu czy nie? Tak, byłem, tutaj był ten Starly. Ja myślałem, że pojechałem w nowe miejsce, ale wychodzi na to, że tak nie do końca. Nie do końca. Biedny Miraidon musi jakoś, widzicie, radzić sobie na tej wysokiej przestrzeni. Ej, ale tu nie byłem w tym mieście chyba. To jest Oricorio, okej, czyli siódma generacja. I tu dochodzimy do miejsca, które się nazywa Artazon. Naprawdę, nawet wiatrak musi chodzić jak chodzi. Okej. Ewidentnie trzeba będzie podleczyć Pokémony, ale zanim to nastąpi, słuchajcie. Chcę dzisiaj zobaczyć ewolucję. Chcę zobaczyć ewolucję Pokémona. Dlatego ten Pokémon chyba mówiliście, że na poziomie 15 miał ewoluować. Dobra, jeszcze użyj. Jejku, ale się muszę natrudzić, żebyś ty ewoluował. Mamy! Okej. Patrzcie, o, nagle nasza postać zniknęła. Maksem ewoluuje. No, ciekaw jestem, jak będzie wyglądać po ewolucji. Szczerze mówiąc, to się nie spodziewałem takiej ewolucji. Speedops! Wow! Obstawiam, że to jest jego finalna forma. To jest taki Pokémon modliszka, chyba. Trochę tak wygląda, przynajmniej dla mnie. Okej. Silk Trapa się ucza, to dobre, chociaż. Raczej nie będę korzystać. Nie potrzebuję. Ciekawie. Możecie dać znać, co myślicie o tym Pokémonie. Zobaczmy jego statystyki. Pod atak, zresztą nawet mój ma naturkę pod atak, bardzo dobrze. 33, zmniejszona obrona. Insomnia, nie można go uśpić. Ciekawe. Dobrze, dobrze, słuchajcie, bardzo dobrze. Nasz team rośnie, no ale ja muszę tutaj jeszcze trenować, trenować i trenować. Moi drodzy, słuchajcie, jest dzisiaj godzina 21. Dzisiaj wiem, że wczoraj był trochę dłuższy stream, ale dzisiaj niestety tego dłuższego streama nie jestem w stanie zrobić, bowiem nieco mi się spieszy. Natomiast jutro, a jak nie jutro, no to na pewno w poniedziałek, będzie kolejny, oczywiście, strumyk z Pokémon Violet, więc obczajajcie, obczajajcie. W ogóle, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to wam podsyłam na czacie link do mojego kanału Poké Challenge. Warto go obczaić, sprawdzić, co tam jest, zasubskrybować oczywiście. Natomiast, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną, bo było was naprawdę dużo. Widzimy się już wkrótce. Ja wam życzę wszystkim oczywiście miłego weekendu, no bo dzisiaj sobota, więc jak żeby inaczej. Widzimy się wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie!